Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Dobry wieczór Państwu. Witają Państwa w programie Gram Zero na kanale Zero. Raimund Andrzejczak i Sławomir Dębski. W ostatnim tygodniu, e, bardzo intensywnym dla nas, e, mieliśmy zarówno wspaniałego gościa e, ze Stanów Zjednoczonych, Eliota Cohena. E, dużo uwag e, naszych widzów tego programu. Pozytywnych komentarzy również. Pozytywnych powiedzmy. komentarzy. E, e, no niestandardowe podejście, bo staraliśmy się połączyć zarówno wielką literaturę, z wielką polityką, z wielką strategią. Myślę, że, że twoja i moja pani od języka polskiego byłaby z nas dumna tutaj za to, co zrobiliśmy. Myślę, że z języka angielskiego również nie byłoby najgorzej. E, chcieliśmy Państwa również e, serdecznie przeprosić za różnego rodzaju kłopoty e, techniczne, które się pojawiły. E, przy okazji ostatniego odcinka, zwłaszcza z jego emisją. I poinformować, że to już jest ostatnie nasze spotkanie. W środę. W środę, chwilę napięcia tutaj Głuchiczko oka zastosowałeś, także. Otóż od najbliższego tygodnia, stałą, stałym dniem spotkania naszego z państwem będzie w poniedziałek, poniedziałek godzina 20 grand zero. Zapraszamy. Ale też warto podziękować całej ekipie, która pomagała nam w przygotowaniu tego ostatniego odcinka. Szczególne podziękowania i to w imieniu państwa chciałbym podziękować tłumaczom. Tak świetna robota, no faktycznie, że... Michałowi Gołkowskiemu i Tomaszowi Jasińskiemu, znakomitą robotę. Nie, nie jest łatwo tłumaczyć, zwłaszcza taki specjalistyczny język. Dla nas też było to wyzwanie, bo mieliśmy połowę po polsku, a połowę po, po angielsku i musieliśmy czekać, aż tłumacz w słuchawce tutaj Przetłumaczy te kwestie, ale wyszło ale to super, był naprawdę. niezwykle szybcy byli tłumacze. To tak. Dobrze. Znakomita robota i szapoba. Także to, dla... to też na swój sposób nas zachęciło do, do, kolejnych, do zaproszenia kolejnych gości tutaj z zagranicy, żebyśmy mogli szerzej przedstawić Państwu. Będziemy wyjaśniać różnego rodzaju możliwości techniczne. Część z Państwa życzyłaby sobie, aby słuchać takiej rozmowy z gościem anglojęzycznym w oryginale, w języku angielskim. Część woli z tłumaczeniem. Być może uda się to jakoś w przyszłości rozwiązać. To zobaczymy, bo w czasie naszych wyjazdów zagranicznych powoli zaczyna być rozpoznawany ten program, jest duże zaciekawienie, więc gdyby był faktycznie po angielsku dla jakiejś szerszej publiczności, dla tych, którzy są za granicą, to myślę, że, że byłoby to ok. Rozmawialiśmy zarówno z Ewiotem Koenem po emisji tego programu, jak i z kilkoma znajomymi. Ze Stanów Zjednoczonych e, głównie. I gdy mówiliśmy, jak wielką oglądalność ma ten, to, to, ten nasz program, jak wielu z Państwa jest zainteresowanych problematyką strategii, problematyką polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa szerokopasmowego. E, otrzymywaliśmy bardzo często taki komentarz, że to bardzo dobrze świadczy o Polsce. Także kierujemy podziękowania tutaj do Państwa przede tak. wszystkim za tak duże zainteresowanie. Bardzo dziękujemy. No i nie było łatwo wybrać trzech tematów do naszego tygodnia. Dużo się działo. Trochę nas ominęło. Rozmowa Roberta Mazurka z ambasadorem Izraela między innymi. No tak, bardzo ciekawa, ale też no, taka symboliczna. Myślę, że pokazało to pewną narrację, pewien sposób myślenia. Stąd też nasz, nasz program był przesunięty, ale to chyba było naturalne, ponieważ no, zainteresowanie sytuacją śmierci tutaj naszego obywatela w, w Gazie jest... Jest priorytetem, no ale ten wywiad mało optymistycznie, że tak powiem, nas nastroił co do, co do, jakby, rozumienia też naszej polskiej perspektywy, ale nie tylko polskiej, Okej. myślę też ludzkiej. Ja, zbyt, ja bym tak. powiedział też, ten, 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 ten wywiad pokazał, jak trudną pracą jest praca dyplomaty, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Z jednej strony, no. Istnieje konieczność, aby właśnie w takich sytuacjach wyjść do mediów, próbować przedstawić rację swojego państwa. Tu no, ale potrzebne zderzyły to... się ogromne emocje z obu stron. Trzeba jakiś czasami krok wstecz, tak, jakąś refleksję też zastosować. Nie wszystkim to jest... się to udaje. Myślę, że, że to ten wywiad dyplomacie izraelskiemu jednak nie wyszedł. A tak ciekawo się zapytam, Słowek, w świecie dyplomatów jak, jak, jaki może być Kaliber tego wydarzenia, że faktycznie pan prezydent, pan premier, tutaj jednoznaczne stanowisko, no praktycznie wszyscy obywatele, e, potem cały świat, bo przecież prezydent Biden, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, tak? no, no nikt nie pochwala tego, co się tam dzieje. A co w dyplomacji może oznaczać takie, taka nieustępliwa postawa ambasadora wersus tą jego pracę? Czyli myślę, że nie chodzi tutaj o nieustępliwość, bo ambasadorzy, dyplomaci są właśnie od tego, aby prezentować rację no, Zystańmy, swojego państwa. Oczywiście bronić jego honorów w pewnym sensie. No, czasami jest to bardzo trudne, niekiedy niemożliwe. Ambasador przecież nie odpowiada za jak gdyby, cały proces podejmowania decyzji, a jednocześnie no, jest pod ogromną, ogromną presją, zarówno w swoim kraju, ja nie mówię akurat o tym wywiadzie, ale zazwyczaj w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy coś nawali, no jednocześnie jest duże oczekiwanie społeczności kraju przyjmującego, aby ten ambasador już jednak się wytłumaczył, aby padły te słowa, przepraszam, tak? W imieniu państwa, w końcu ambasador reprezentuje państwo. No nie zawsze się to udaje. To jest niesłychanie trudna rzecz. Nawet jak się nie udaje, to no, fakt, że taka decyzja, aby jednak z mediami się komunikować, zasługuje na szacunek. No i my dlatego też wybraliśmy gazę jako jeden z tematów tutaj naszych, zastrzegając, że chcemy cały czas tutaj trzymając się tej naszej linii też i, i zgodnie z Państwa oczekiwaniem oddzielać właśnie emocje od takiej czystej strategii. Ciężko to zrobić, zwłaszcza kiedy to nas dotyczy bezpośrednio, naszego rodaka, ale żeby, żeby te nasze oceny były takie bardzo dojrzałe, właśnie strategiczne, no to postaramy się jakoś w tych wydarzeniach, które będziemy za chwilkę opisywać, Rozdzielić te emocje od czystej strategii. Szanowni Państwo, przechodzimy do naszego tygodnia. I tak się złożyło, że zarówno no, wywiad pana ambasadora Izraela właśnie w kanale Zero, jak i to, co się działo w ostatnich dniach ze sobą się łączą. Prezydent Biden udzielił wywiadu. Zapraszamy na nasz tydzień. No właśnie. Prezydent Joe Biden udzielił wywiadu, w którym po pierwsze odniósł się do tej tragedii, czyli no, zaatakowania przez siły zbrojne Izraela celów ewidentnie cywilnych, celów sygnalizujących, że wypełniają misję humanitarną, że to jest po prostu no, przekroczenie standardów prowadzenia wojny i, i nie ma żadnego wytłumaczenia. Skrytykował prezydenta, premiera Netanyahu, skrytykował również blokadę, którą Izrael na strefę Gazy nałożył, z pomocą humanitarną. Z oraz y, zapowiedział, że jeżeli ta polityka Izraela y, wobec ludności cywilnej w strefie Gazy się nie zmieni, będzie się musiała zmienić polityka Stanów Zjednoczonych. Myślę, że tutaj łączy się to też z kilkoma y, takimi dłuższymi procesami, ponieważ kłopoty te komunikacyjne i taka argumentacja amerykańska efektywna, y, efektywny nacisk na Izrael, no od dłuższego czasu wydaje się być dosyć ograniczony. Na pewno jest to związane z tym, że z jednej strony Netanyahu no, walczy o przetrwanie polityczne. Tak? On doskonale wie, że jak tylko ta intensywność działań zbrojnych będzie zmniejszona, to kwestie związane z praworządnością i, i z tymi zarzutami politycznymi czy korupcyjnymi również do niego wrócą. Więc e, jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, to kontynuacja tej intensywnej części operacji w pewnym sensie pozwala mu przetrwać. Z drugiej strony oczywiście w Stanach Zjednoczonych, co zresztą mieliśmy też okazję konsultować z przedstawicielami Kongresu Amerykańskiego w czasie naszej wizyty w Kijowie. No trwa e, walka polityczna e, w związku z wyborami i też nie jest tak e, kwestia tutaj izraelska oddzielona od tego, także Biden z jednej strony jest przyciśnięty w tak, swoim Myślę, elektoratem. Myślę, że zmienia się coś w społeczeństwie amerykańskim. Tak? To mm -hmm. Stany Zjednoczone były postrzegane jako przez dziesięciolecia jako taki absolutnie fundamentalny, twardy, lojalny sojusznik Izraela, żerujący często politykę Izraela w stosunku do sąsiadów, zapewniający pewną osługę, taką osłonę polityczną, medialną działaniom Izraela. I teraz wydaje się, że po pierwsze społeczeństwo amerykańskie, wyborcy, mamy przecież rok wyborczy. Dużo bardziej krytycznie odnosi się do polityki prowadzonej przez Izrael. Poparcie dla Izraela jest bardzo solidne. To jest jeden z fenomenów takich trudnych do wyjaśnienia w polityce Stanów Zjednoczonych. Ja już wielokrotnie też z Amerykanami rozmawiałem, skąd się bierze taka naturalna, niemalże z DNA płynąca taka wrażliwość amerykańska do, do tych spraw żydowskich. I, i kiedyś usłyszałem taki ciekawy komentarz, no oczywiście jedne, jednego z oficerów tylko, że że ten kontekst historyczny izraelski, to że to jest naród, który tak wiele przeżył, mówię tutaj o tym oczywiście o ostatnim okresie, czyli holokauście, bo historia Izraela jest nieco dłuższa. To stąd się bierze jakaś taka nieracjonalna amerykańska skłonność do pomocy tym, którzy tych krzywd doznali. Natomiast czy, czy to na język polityczny da się przełożyć to znaczy, z, całą pewnością, z całą pewnością tak wyglądała tradycja. To znaczy, także bardzo silne, silnie oddziałujący na politykę Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych, środowiska żydowskie. No, w pewnym sensie poparcie dla Izraela traktowały jako kompensatę, rekompensatę, za dość uczynienie, jakkolwiek to nie nazwiemy, za dość bierną politykę Stanów Zjednoczonych wobec Holokaustu. Więc to poparcie było zawsze bardzo silne. Teraz to się zmienia, dlatego że pojawiły się środowiska sympatyzujące czy solidaryzujące się z, z Palestyńczykami i to są też wyborcy, o których politycy muszą zabiegać. Masa młodzieży, bo, bo mieliśmy tutaj oprócz naszego programu oczywiście całą drogę do Kijowa, cały nasz pobyt, też spędziłem tutaj godziny całe w rozmowach z prosem. Cohenem i on mówi, że w środowisku uniwersyteckim, mówię, to młodzież o studentach ewidentnie sympatyzują tutaj właśnie z palestyńczykami, więc to, to jest jakaś większa taka dynamika w Stanach Zjednoczonych chyba. Tak i to oczywiście oddziałuje na polityków, zmienia, zwłaszcza, że mamy rok wyborczy, mhm. więc prezydent Biden musi uwzględniać zmianę tych nastrojów, zmianę tych, tej, można powiedzieć, kontekstu wewnątrzpolitycznego w Stanach i stąd coraz silniejsze, coraz bardziej stanowcze do, dopominanie się o zmianę polityki władz Izraela wobec tego konfliktu. Nikt nie odmawia Izraelowi prawa do samoobrony. Natomiast prawo, prawo do samoobrony musi być realizowane proporcjonalnie i musi być realizowane w sposób humanitarny. tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, że jednak e, nie ma zgody na niedyskryminacyjne e, naloty, bombardowania i e, całkowitą wolną rękę. Oczywiście e, społeczeństwo Izraela <kuhy> też należy zrozumieć, bo to jest duży szok. E, no bo Jokipur największy. Tak jest. A tak 7 -ego. października to był jednak e, coś niebywałego. E, zwłaszcza, że przecież to Państwo Izrael broniło się, czy starało się zapobiec tego rodzaju sytuacji. Przecież władze Izraela rząd Izraela są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom. To jest podstawowy obowiązek państwa izraelskiego. Nikt nie może powiedzieć, że zagrożenie ze strony Hamasu pojawiło się z nienacka. Tak? Państwo izraelskie było zobowiązane do zabezpieczenia i ochrony swojej ludności i zawiodło. I to jest też ważny z element tej polityki. Tak, tak, tak. Wa ważny, ważny element tej sytuacji. Jak, jak popatrzymy na mapę tutaj tego skrawka ziemi, bo tak naprawdę to, to jest to jest no niewielki teren z ogromną ilością też małych miejscowości to widać, że Popuścimy właściwie, mapem, właściwie tak? cała, cała nasza, cała tutaj ludność, wszyscy Palestyńczycy, przesunęli się tu z północnego tego sektora. To na niebiesko zaznaczone tutaj Państwo widzą te tereny, które są już kontrolowane przez izraelskie siły zbrojne IDF i przesunęli się praktycznie na południe. Tutaj armia Izraelska czy, czy rząd Izraela informował, żeby przesuwać się tam w różne miejsca, potem z różnych powodów, przede wszystkim dlatego, że Hamas nie przestrzega żadnych reguł i razem z tymi uchodźcami przemieszczał się tutaj dowódcy, czy, czy jednostki właśnie Hamasu, i to powodowało właśnie te straty wśród ludności cywilnej. No oni wszyscy są, tutaj jest takim niebieskim prostokątem namalowany obszar miasta Rafah. Dzień miasta granicznego w kierunku południowym już jest Egipt. I właściwie trzy czwarte, przepraszam, dwie trzecie wszystkich palestyńczyków zostało tam zgonionych. No tak to chyba trzeba nazwać, tak a nie inaczej. Oficjalnie minister obrony narodowej Galans mówi, że powodem tego zawieszenia broni, czy to zmniejszenia intensywności na tą chwilę, nie było oczywiście pouczający telefon prezydenta Bidena, a skuteczne negocjacje w sprawie wymiany zakładników. Nie do końca jestem przekonany, czy faktycznie tak jest, mimo tych zabiegów i amerykańskich, ale też i wielu innych podmiotów, rozmawiałem tutaj i w Emiratach, i w Egipcie, i z Saudami, żeby tych zakładników wymieniać, no ale taka jest oficjalna wersja. Tam w tym południowym sektorze również w Hanuni stacjonowała 98. Dywizja, która została wycofana. Czy znakomita większość tych jednostek lądowych już jest cofnięta, no ale prawda jest też taka, że po prostu ci Palestyńczycy wszyscy są w rafach dzisiaj. tak? To, to nie jest tak skomplikowane kontrolować ten teren. Zadania są wykonywane przez bezpilotowce, przez lotnictwo, przez uderzenia artylerii. Ja pamiętam, mam taką, takie obrazy w 2005-2006 roku. pełniłem służbę na wzgórzu Golan i w czasie opuszczania właśnie strefy gazy przez przez osadników izraelskich. No, miałem okazję zobaczyć jedno z takich małych miejscowości na -e Kalim. E, obszar no, absolutnie jakby wyjęty z filmów science fiction. Miasto, które po prostu opuściło nagle z dnia na dzień e, kilka tysięcy ludzi, czy pozostawiając tam nie wiem wózki dzieci, tam tak jakby miasto po prostu straciło ludzi, coś niebywałego. Natomiast przejeżdżając właśnie przez, przez Gazę widziałem takie enklawy, czyli te miejscowości Palestyńskie, gdzie usypywano takie rampy z piachu i na tych rampach pozostały izraelskie czołgi, które miały skierowane armaty i w taki sposób kontrolowana sytuacja. Także to, to było już dobre 20 lat temu. Nie sądzę, żeby teraz wyglądało to inaczej. Więc ja tu jestem naprawdę pesymistą, jeśli chodzi o rozwój tej sytuacji. Presja jest świata potężna. Myślę, że Biden też zastosował te lewary dotyczące posób pomocy finansowej czy też uzbrojenia, jakkolwiek dość paradoksalnie w tym samym czasie, kiedy, kiedy ogłoszono tutaj zmniejszenie intensyfikacji działań zbrojnych, to jeden z tych dostaw tych, czy kontraktów podpisanych na kilka tysięcy bomb e, e, grawitacyjnych zostało podpisane, więc to, to jest taka troszeczkę schizofrenia, czy, czy, czy nie wiem, pewne, pewne jakieś takie zaburzenie rozumienia, że z jednej strony to trzeba dawać, bo, bo ten Izrael walczy tutaj o przetrwanie, a z drugiej strony, sami widzimy, co te bomby potem powodują. No właśnie, ja chciałem też zapytać Ciebie z punktu, z punktu widzenia wojskowego, no bo jak patrzymy na to, co się, na ten incydent, w którym zginął polski obywatel, na atak na cywilny konwój i to atak w zasadzie nie jeden, tak? to nie był przypadkowy jeden strzał, tylko mamy sytuację, w której w zasadzie rozstrzeliwany jest samochód za samochodem. Więc w zasadzie można było powiedzieć, że przestrzeń do zmiany decyzji wojskowej, tak? czyli no, zaniechania ataku, istniała. Co się mogło stać? O co tu chodzi? Nie? Myślę, że to była potężna, potężna dynamika. Jak byłem w Izraelu, to wtedy już przedstawiano mi ten system, on jest już teraz jakby opisany w mediach, system operacyjny, który się nazywa lawenda, czyli czyli sztuczna inteligencja zaprzęgnięta do procesu wskazywania celów. Ta dynamika jest tak wielka, że znakomitą część tych procesów decyzyjnych pozostawiono maszynom. I kiedy rozmawiałem z nimi na temat tej pierwszej sytuacji zaangażowania sił Izraela w gazie, kilka lat temu, to szef Sztabu Generalnego osobiście zatwierdzał każde uderzenie, czyli jeżeli wykryto cel w gazie i przygotowano tutaj systemy uderzeniowe, to jednak ze względu na tą wrażliwość, na te staty cywilne, to była kwestia tam tuneli, które były właśnie zbudowane w bliskiej odległości od, od szpitali, należało do szefa sztabu. Co, co mnie szokowało, tak, że to ten mikromanagement no, ze względu na wrażliwość polityczną tak głęboko zaszedł. Natomiast to była operacja w zupełnie innej skali. Teraz po pierwsze to, co wspominasz, jest potężna presja. Też obywateli, no bo jednak masa tutaj Izraelczyków została zabita czy, czy w sposób bestialski, absolutnie to trzeba też podkreślać. Z zakładnikami. Bo to jest zakładnikami. Jest. I ten system w takiej najkrótszej formie myślę, że warto go analizować tutaj, zwłaszcza przez, przez wojskowych, ponieważ moje ocenie zarówno to, co się dzieje w Gazie, ale również na Ukrainie, gdzie przed chwilą byliśmy, to są. Jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, dwa największe laboratoria, jak będzie wyglądać wojna, wojna przyszłości. Niekoniecznie mówiąc tutaj o dosłownej translacji, bo wiadomo, że Rosja jest innym przeciwnikiem niż Hamas, tak? natomiast o te technologii, które są tam stosowane, to jest coś niebywałego. Żydzi połączyli w jeden system praktycznie wszystkie informacje dotyczące śledzenia osób, tak. czyli wszystkie telefony komórkowe, sygnatury, które one wysyłają, logowanie do stacji BTS-u, przechwytywanie rozmów, słów kluczowych, kamery. Kamery przemysłowe, na to wszystko nakłada się oczywiście zwiad elektroniczny, zwiad satelitarny, bezpilotowce, które latają, no i oczywiście kwestie systemów agenturalnych, ale również media społecznościowe. Mhm. I dzisiaj, jeżeli którykolwiek z tych elementów się pojawia, czyli ktoś w sklepie, tak, system kamer rozpozna twarz. Okaże się, że w tym, w tym czasie jego telefon komórkowy jest dokładnie w tej samej lokalizacji, to powoduje to, że niewspółmiernie można szybko dokonać targetingu, czyli tego tej wyznaczenia celów do, do niszczenia. Mhm. Problem polega na tym, że ta aplikacja jakkolwiek jest no, no, niewyobrażalna, tak co do procesu, procesów decyzyjnych, ma skuteczność około 90%. Czyli my na, na wejściu wiemy, że 10% celów to będą nie te, które, które powinny się tam znaleźć. W no czasie, po, czasie czy... procesu no. podejmowania decyzji e, no często jest tak, że, że obok dowódcy siedzi prawnik, który tak mówi mu, mówię to oczywiście o, o krajach cywilizowanych, ja sam osobiście też pamiętam wiele takich sytuacji w Afganistanie, kiedy prawnik tak ocenia ostatecznie, czy podjęta przez dowódcę decyzja, jeśli oczywiście jest na to czas, jest zgodna z prawem, prawem międzynarodowym, tak? Monetarnym. E, i e, No i są tak ważne cele, które, gdzie, gdzie ten proces podejmowania decyzji może zawierać to ryzyko strat przypadkowych. Tak? I tak jak przykładowo Osama Bin Laden, który był zagrożeniem tak dla Stanów Zjednoczonych, celem numer jeden, w czasie tej operacji siły specjalne również miały autoryzację, że do określonej liczby osób, które się będą znajdować wokół tego celu, tak, ten cel jednak zostanie zniszczony. I te regulacje się kompletnie w armii izraelskiej rozjechały, czyli te procesy decyzyjne, które zawierają czasami minutę czy dwie tak, na podjęcie, chociaż technologia przynosi, tak. technologia mówi, że jest cel, potwierdza, jest system uzbrojenia, który może w danej sekundzie być wykorzystany tutaj przez synchronizację. Tak. No i przez to, że zawierane są tam różnego rodzaju błędy i ten poziom ryzyka został zawyżony, no okazało się, że tam giną kobiety, dzieci, tak? bo jeżeli cel y, wysoko priorytetowy znajduje się w danej lokalizacji, to chociaż z faktu, że jest tam szpital, czy przedszkole, tak, czy no nie mamy pewności, czy, czy to na pewno jest ten cel, no decyzje są podejmowane i to, to myślę, że jest taki taka pierwsza, pierwszy taki ostrzegawczy sygnał dla nas cywilizacyjnie, że, że musimy się zastanowić, ile może zrobić zupełnie pozbawiona cech ludzkich sztuczna inteligencja i technologia, a a gdzie jest ten czas dla człowieka, tak? To z tego, co mówisz, taka myśl do mnie, znaczy na podstawie tego, co, co powiedziałeś, taka myśl do mnie no, dotarła, że to brzmi jeszcze gorzej dla władz Izraela. Znaczy, mając tą całą przewagę technologiczną, mając. To doskonałe rozpoznanie, wywiad, sztuczna inteligencja. No, ten atak na, ten, na, na cel cywilny był ponawiany po, po, trzykrotnie, mimo, że o tej wrażliwości politycznej. Konsekwencje dla Izraela są niebywałe tego ataku. No, prezydent Biden mówi, że grozi zmiana polityki Stanów Zjednoczonych zjednoczonych Izraela. Ambasadorowie w Polsce, w Hiszpanii, w innych e, e, państwach, no, e, mają jeden z najtrudniejszych czasów w swojej karierach, tak, w ogóle dyplomatycznych. Muszą bronić rzeczy, które jest nie do obrony w zasadzie. Tak? Wydaje się, że jednak a tu w różnego rodzaju naszych rozmowach, w, w tym programie, po programie, w, w trakcie naszych spotkań pojawia się takie oczekiwanie także polskich obywateli, żeby ten czas decyzji skracać, tak? żeby wyposażyć wojskowych w możliwość zestrzeliwania obiektów latających nad polskim terytorium. Dokładnie, to jest, to jest bardzo dobry przykład właśnie na to, że jednak jeżeli zostawimy to wszystko automatyce i algorytmom, no to potem może się wydarzyć dokładnie to, co się tam teraz dzieje. Ja myślę, że tam jednak jakieś przyzwolenie w procesach decyzyjnych jest. Prowadzone są tam śledztwa, trudno mi powiedzieć, bo oczywiście są to sprawy tajne. Tyle tylko tutaj można powiedzieć, co jest w mediach, ale to jest naprawdę taki bardzo poważny sygnał, żebyśmy znaleźli miejsce też na człowieka z jego, że tak powiem, wrażliwością tak? i całym tym człowieczeństwem, a nie tylko delegować to na, na sztuczną inteligencję, algorytmy. To jest dla tych wszystkich, którzy się zajmują tutaj modernizacją, tak, czy dyskusją na ten temat, no niezwykle ważny sygnał. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie pierwszego naszego, naszego komentarza do wydarzenia z zeszłego tygodnia, i teraz temat drugi, mianowicie rozmowa francuskiego ministra obrony Sebastiana Lacrue, z jego. No, Partnerem, można powiedzieć, odpowiednikiem. odpowiednikiem Chociaż... Opposite number, jak to się mówi, czyli ministrem obrony Federacji Rosyjskiej, Sergiem Szojgu. I bardzo ciekawa rzecz, ponieważ do tej rozmowy dochodzi w kontekście tego ataku terrorystycznego w Rosji. Rozmowa ma dotyczyć właśnie zagrożenia terrorystycznego i jakiejś współpracy Francji i Rosji w zakresie zwalczania tego typu zagrożeń, ale natychmiast staje się wydarzeniem politycznym. Po pierwsze dlatego, że jest to pierwszy kontakt telefoniczny między oboma ministrami od października 2022 roku, czyli no nie ma półtora roku nie rozmawiali Użyńcie ze sobą, a następnie pojawiły się ze dwie relacje rosyjskie. Tak, czyli co innego przedstawiali w notatkach Francuzi, co innego przedstawiali Rosjanie. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy, to powiedz mi, jak to wygląda w tym kontekście takiego manewrowania troszeczkę francuskiego. Tak, Od, tak złośliwie, ale będę mi to przypominał. Tak? Od tej śmierci mózgowej NATO, poprzez to, że może by tą Rosjanom dawać gwarancję, że nie można ich tak cisnąć do rogu. Potem zaostrzono tą retorykę. Nasz no finalnie skończyło się tutaj niemalże deklaracjami obecności wojsk francuskich, czy wojsk natowskich, czy jakichkolwiek innych tutaj na, na Ukrainie. Francuskich, ponieważ prezydent, prezydent Macron również komunikował. Yy, czy to ma związek według Ciebie tutaj jakiś tu? czyli znaczy niewątpliwie ma, niewątpliwie ma e, związek, zwłaszcza reakcja rosyjska e, e, świadczy o tym, że natychmiast próbowali połączyć. E, więc e, Rosjanie wrzucili w, w takim swoim opisie tej rozmowy, że sprawa nie dotyczyła, nie, nie dotyczyła tylko kwestii e, współpracy terrorystycznej, ale że poruszono kwestię e, zawieszenia broni, czyli kwestię o najwyższym, można powiedzieć, obecnie globalnym statusie politycznym, zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Czy to, czy to według siebie było, było możliwe, bo rozmawiali ministrowie obrony przecież, tak? tak? Czy to, czy to A, czy mogło moim... się technicznie wydarzyć, że o takiej sprawie rozmawiali ministrowie obrony? Znaczy, moim zdaniem, to jest wrzutka rosyjska, ewidentnie. Ponieważ strona francuska, która była inicjatorem rozmowy, próbowała ograniczyć jej temat do zagadnień stricte technicznych i do, jednego, do jednej kwestii, czyli antyterroryzm. Zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Mhm ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie bezpieczeństwa, tak? czyli ochronę antyterrorystyczną. Tak? Francja ma problem terrorystyczny oczywiście, tak? musi się jakoś bronić. A jednocześnie pojawił się w komentarzach ministra Szojgu taki niedwuznaczna sugestia, że ma nadzieję, że Francja nie miała nic wspólnego z tymi atakami terrorystycznymi w Rosji. i Ukraina. Właśnie, że Ukraina nie robi nic, co, na co nie otrzymałaby zgody państw zachodnich. No, będę do tego jeszcze wrócimy, ponieważ jest to taki element politycznego wikłania przez Rosję zarówno Ukrainy, jak i wspierających ją państw zachodnich. Politycznego wikłania. Tworzenia pewnego jungtim. Po pierwsze, ci zamachowcy, złapani przez Rosjan, przyznali się do tego, że to Ukraina im zapłaciła. Tak? Czyli po intensywnych przesłuchaniach zostali zmuszeni, tak uważam, do stworzenia jungtim między Ukrainą i, i zamachem terrorystycznym. A rosyjski minister Szojgu jeszcze politycznie eskaluje. Ten przekaz, bo taką wprost w zasadzie sugestię do przestrzeni publicznej wprowadza, że ma nadzieję, że Francja nie stała za tymi zamachami. Bo gdyby stała, tak można sobie dopowiedzieć, to, to Rosja będzie musiała odpowiedzieć. Tu jest jeszcze jeden wątek, który jakby pojawił się najpierw, usłyszeliśmy go w Kijowie, nie wiedząc o tym jeszcze, że, że tutaj jaka była treść tej narracji, bo dopiero przeczytałem po powrocie dokładną treść, jak to, jak to wyglądało z komentarzami że tam w Kijowie Ukraińcy zwracali uwagę na strasznie, ich zdaniem, ważną zmianę narracji rosyjskiej z przejścia z operacji specjalnej do operacji przeciwtorystycznej. I to mamy tutaj też w części głównej dla Państwa, że to, to może być jeden z tych warunków, kiedy Francja zrozumiała, że będąc odpowiedzialna za bezpieczeństwo tak ważnego wydarzenia sportowego, no, widzi teraz, że, że ta zmiana narracji rosyjskiej stwarza zupełnie inny kaliber zagrożenia. Także ja myślę, że rzeczywiście Francuzom tutaj mogło chodzić o kwestie terrorystyczne. Arysty, przy tego, czym terrorystyczne. wydaje mi się, że tam był jeszcze element, taki przystanek pośredni mhm. w procesie przechodzenia od tej specjalnej operacji, specjalnej operacji wojskowej. Mhm. Mianowicie w pewnym momencie, po, po zakończeniu wyborów w Rosji, ta, po wyborze prezydenta Putina mhm. na, na kolejną e, kadencję, Święta pojawiła się próba zainicjowania takiej, w Rosji ta, ta, takiej tezy, że oto w tej chwili trzeba zakończyć tą specjalną operację wojskową i przejść do e, wojny. Do wojny. I tu się dopiero wydarzył ten zamach terrorystyczny, który trochę, w którym władze rosyjskie trochę się pogubiły, zaczęły szukać nowej narracji, jak można powiedzieć. Zanim skierowały machinę propagandową na nowe tory, to trochę trwało. W każdym razie rzeczywiście próba zasłonięcia. E, odpowiedzialności za zamach terrorystyczny, e, do którego, któremu się nie udało zapobiec, wrzucenie winy na, na Ukraińców i e, próba włączenia również Francuzów całego Zachodu e, w działania wspierające terroryzm. Taka, taka tendencja w Rosji ewidentnie istnieje. Ale o tym powiemy w części głównej. Tak jest. Natomiast przechodzimy do naszego trzeciego e, tematu tygodnia, mianowicie wczoraj. Prezydent Zeleński udzielił wywiadu, w którym po pierwsze, po raz no, pierwszy od jakiegoś czasu, bo to, to, to nie jest całkowicie nowa sytuacja, nowy komunikat, bardzo ostro skrytykował państwa zachodnie za opóźnienie w, dostawu, w dostawach amunicji uzbrojenia. Wpływy rosyjskiej propagandy w Stanach, tak. Wpływy, tak. Podkreślił wpływy rosyjskiej propagandy w Stanach, w Niemczech. Niemczech. No, Niemcom się dostało tutaj. Bardzo ostro wypowiedział się na temat Niemiec oraz polityki opóźniania dostaw, zwłaszcza tych, tych rakiet Taurusów, rakiet dalekiego zasięgu. Do czego one służą, dlaczego są Ukrainie potrzebne, będziemy o tym mówić. Niemniej jednak ten wywiad prezydenta Zelenskiego i zmiana trochę tego tonu z takiego, bym powiedział, konsolidacyjnego, na bardzo stanowczo domagający się tej pomocy, no jest pewnym też dowodem na to, że sytuacja i nastroje w Kijowie się zmieniają. Będziemy o tym mówić w głównej części programu. Nas, tak, nas to nie, nie zaskoczyło, bo ten optymizm jest mocno, mocno ograniczony na Ukrainie. No i oczywiście prezydent Łęcki tutaj widząc tą dynamikę, czyli ten pakiet, który ciągle jest niezatwierdzony tak w Stanach Zjednoczonych, Kraje europejskie, które mają potężne wyzwania z produkcją amunicji, to że no nie ma tutaj na, na froncie żadnych sukcesów, a no Rosjanie odrabiają lekcje. Nawet w samej amerykańskiej narracji się pojawiły różnice. Tak, co innego powiedział Austin, mówiąc o tym, że, że Rosja ponosi ciężkie straty, a jeden z zastępców tutaj sekretarza stanu powiedział, że jednak Rosja się już się. Campbell. Tak, Campbell powiedział, że się już odbudowa, odbudowała. Tak. Więc to, to pokazuje, że oczywiście też Załęski tutaj w, w tym wywiadzie dla Polityko wykorzystał tą argumentację, ale mówię, jak ja to czytałem, to dawno się tak nie, nie obrywało tutaj no, Zachodowi, a z, zwłaszcza tym Amerykanom i Niemcom tak, za, za właśnie opieszałość w, w pomocy. Co może świadczyć również o rosnącej frustracji e, nie tylko obywateli, bo, bo ta jest moim zdaniem też widoczna na ulicach Kijowa, o tym będziemy mm. mówić, ale też przedstawicieli najwyższych władz, tym prezydenta Załęskiego. Tutaj postawimy kropkę, gdyż o Ukrainie, o sytuacji na froncie, o tym, jak to państwo się broni, jak znosi to społeczeństwo, będziemy państwu mówić za chwilę w głównej części naszego programu. Nasz temat tygodnia. Zatytułowaliśmy. Nasz temat tygodnia e, Ukraina zaciekle walczy. Ponieważ e, można powiedzieć, że o ile w 2022 roku, zaraz po rozpoczęciu tej, tej rosyjskiej inwazji, w 2023, gdy Ukraina podjęła próbę kontrofensywy, e, Ukraina biła się bohatersko. Mhm. To teraz e, wydaje heroicznie, się. Heroicznie. Broń, broń się heroicznie. Tak, niby znaczenie tych słów jest tożsame, tak? można powiedzieć, że to są synonimy, ale jednak... W tym bohaterstwie bardziej był taki czynnik też optymizmu, a w tym, tym heroizmie oznacza to, że to zgrało wszystko i, i to jest taka gra na krawędzi. No właśnie i, i y, straty są duże, amunicja nie dociera, Pomoc Zachodu no, ogranicza się do słów, do deklaracji, do zachęt. No, brak, sam... brak strategii, brak definicji zwycięstwa. Właśnie. Tak, mówię, czyli tak. nie bardzo wiadomo, w którą stronę ta wojna powinna sterować. Zarówno jeżeli chodzi o, o cały Zachód, tak? czyli cały wolny świat, który tą Ukrainę wspiera, jak i też sama Ukraina, bo sam, jak gdyby, zarówno społeczeństwo, jak i <tryk> elity zaczynają sobie zdawać sprawę, że bez tej, tego celu, bez tej definicji zwycięstwa, bardzo trudno po pierwsze opracować jakikolwiek plan działań, a po drugie coraz trudniej mobilizować społeczeństwo do stawienia oporu ale mieliśmy unikalną możliwość porozmawiania z całą masą bardzo ciekawych osób, instytucji, urzędów na Ukrainie. Ze względu na, no na to, aby też zachować pewną wrażliwość, nie chcielibyśmy tutaj jakby przedstawiać każdego z szczegółów czy każdego z komentarzy, ale one w tym ogólnym obrazie oczywiście tutaj się dla Państwa znajdą, bo masa spotkań z think tankami, które zajmują się analizą strategiczną, tak? ale również takimi, które zajmują się nowoczesnymi technologiami. Pomocą systemem. humanitarną. Pomocą humanitarną. Duży taki rozdźwięk pomiędzy podejściem bardzo młodych ludzi do takiego startupowego, bardziej biznesowego, zachodniego modelu z taką częścią troszeczkę też krytyczną do, do, do tych, którzy jednak ciągle no, mają tutaj więcej, więcej tego historycznego jakby, kontekstu. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w, w, w zasadzie w takiej wizycie studyjnej przez Centrum, Amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Centrum Dialogu imienia im. Miroszewskiego Polskiej Instytucji zorganizowało spotkanie tej polsko-amerykańsko-australijskiej grupy ekspertów właśnie ze studentami, właśnie z kadetami na Uniwersytecie Kijowskim im. Tarasa Szewczenki. Bardzo dziękujemy hmm. wszystkim, którzy pomogli nam tą, tą misję zrealizować. Rzeczywiście te spotkania dały nam pełną, pełne spektrum. Zaczynając od Cerkwi Prawosławnej, bo rozmawialiśmy tutaj z, z kapelanem tak, Armii Ukraińskiej. Aż, o... aż po kwestie tutaj bardziej takich no, prywatnych niemalże spotkań. Tak. tak, ale mieliśmy do czynienia zarówno z interlokutorami, którzy reprezentowali um, ukraińskie społeczeństwo obywatelskie, mm -hmm. studentów, młodzież, e, jak i e, właśnie przedstawicieli najwyższych władz. E, spotkał się z nami Aleksander Łytynienko, czyli e, sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa, Rady Bezpieczeństwa Narodowego. E, to były bardzo ciekawe rozmowy. Były też briefingi e, e, wojskowe. Ty się spotkałeś... No, z dowódcą obrony Ukrainy. Tak, z, z generałem Chomczakiem, który wcześniej był szefem Sztabu, tak, teraz pełnią funkcje doradcze dla, dla pana prezydenta, ale oczywiście z generałem Syrskim na specjalne, specjalne zaproszenie i takie mocno elitarne, bo, bo tylko rozmawialiśmy w, w z naszej całej delegacji, tylko, tylko ja miałem tą szansę, żeby z nim porozmawiać i przekazać tutaj nasze obserwacje, ale też wysłuchać jego, także niezwykle niezwykle ciekawa, ale też była amerykańska delegacja w Kijowie. Tak jest. Była delegacja Kongresu Stanów Zjednoczonych, więc przedstawiciele Kongresu, Izby Reprezentantów i senatorzy. Zostaliśmy poproszeni Republikanie o... Republikanie i, Republikani i demokraci, czyli jak zwykle to się nazywa Kodel, jak Kodel podróżuje, zawsze jest Bila jak te ponadpartyjne, czyli wszyscy przedstawiciele dwóch największych partii. Są obecni z różnych regionów Stanów Zjednoczonych. Byliśmy poproszeni też o tak, udział w briefingu dla tej delegacji, więc na tej podstawie. Poprzedzone alarmem przeciwrakietowym. No tak. tych alarmów, a, alarmów przeciwrakietowych doświadczyliśmy kilka. W dzień, w nocy. Więc Bardzo sprawnie system. Tak, no. Kijów jest miastem, które jest stolicą jednego z największych państw europejskich. Które dzień w dzień, noc w noc jest przedmiotem, jest obiektem, celem ataków lotniczych, rakietowych, prowadzonych przez Rosję w coraz bardziej złożony, zaawansowany sposób. Czyli to są ataki szachidów, to są ataki rakietami manewrującymi, to są ataki rakietami balistycznymi. Co Rosja robi, jak to wygląda? Będziemy Państwu opowiadać i chcemy Państwu przekazać a, nasze wrażenia e, na temat e, stanu tej wojny, w którym się e, miejscu ona znajduje, e, o pewnych perspektywach e, jej dalszej ewolucji, oraz oczywiście wnioskach dla Polski strategicznych wnioskach dla Polski, bo to nas najbardziej interesuje. E, gdzieś pewnie w tle pojawi się pytanie ile czasu Rosja potrzebuje, aby się całkowicie odbudować, aby stworzyć zagrożenie dla Europy Środkowej, dla wschodniej flanki. No w każdym bądź razie niezwykle bogaty materiał do no, formowania tych, tych myślę, wniosków. Myślę, że zanim przejdziemy do tych naszych przemyśleń, to ta skala operacji jest warta wspomnienia. Mam tutaj na grafice przedstawione dla Państwa odległości, bo często... Jakby w tym pędzie dnia usłyszymy jakąś e, bardzo taką wyrwaną z kontekstu e, opinię dotyczącą jakiejś poszczególnej miejscowości tak, czy obszaru. Natomiast jeżeli popatrzymy na, na mapę, to, to widać, że z Warszawy tutaj do, do Kijowa, jakkolwiek byśmy nie, nie liczyli tego, to jest około 700 kilometrów w linii prostej. Myślę, że tam po drogach byłoby to znacznie, znacznie dalej. I cała Ukraina, e, czyli rozmowa, tak, z Syrskim, to była rozmowa o 4 tysiącach kilometrów całkowitych granic Ukrainy. Około, około 4000. tysiące. To trzeba mieć jakby skalę. Nie każdy z tych odcinków jest aktywny, nie każdy z nich ma troszeczkę inną funkcję. Natomiast każdy musi być w jakiś sposób monitorowany, zabezpieczony, broniony, wspierany. Więc 4000 tysiące to jest, kilometrów to jest odcinek, na którym codziennie tak najważniejsi dowódcy ukraińskich sił zbrojnych muszą. Się koncentrować i, i go analizować. Linia kontaktu bojowego to jest jakieś 2400 kilometrów. Linia aktywnego frontu, czyli wymiany ognia, aktywnych działań bojowych to jest 1000, ponad 1000 kilometrów. No to jest, aby to sobie uświadomić, jak ogromny to jest obszar, mhm. przygotowaliśmy dla Państwa taką, taką porównawczą mapkę. O, właśnie. Czyli, Czyli to, ta sama odległość z Warszawy, to trzeba byłoby do, rzucić okiem do Front, strony. aktywny front na Ukrainie, to jest mniej więcej odległość z Warszawy do Brukseli. Tak. Na takiej odległości. Aktywny, Aktywnej. Dla tych wszystkich czy... z Państwa, którzy tam pracują, czy, czy jeżdżą na konferencje. I lecicie samolotem, to można sobie to zwizualizować. Tak długi jest front y, tych aktywnych działań, tak jak mówię ciągle, że to jest tylko jedna czwarta całości granic ukraińskich. Wielu Polaków jeździło też w Alpy, albo ostatnio, albo w ciągu ostatnich paru lat y, na narty. Y, wielu z nich przemieszczało tą, przemierzało ten, ton, ten dystans samochodem. Więc chcieliśmy zobrazować dla Państwa, jak długi to jest front. I teraz wyobraźmy sobie, że na każdym kilometrze tego frontu mamy tylko jednego żołnierza. Tak popatrzymy jeszcze raz na tą poprzednią grafikę, poprosimy. Czyli jest ty tysiąc kilometrów, tak już najbardziej. Oczywiście jest to tylko dla, dla, dla potrzeb takiego mocnego uogólnienia. Tutaj od, od Charkowa <coughs> przez... przez oczywiście Donbas, tak, aż tutaj do, do Odessy mamy te tysiąc kilometrów, gdybyśmy nawet na tym każdym kilometrze chcieli postawić jedną, jedną kompanię, tak, co wydawałoby się jakimś takim elementem. Stu żołnierzy. Stół żołnierzy, tak, to wychodzi nam 100 tysięcy, 100 tysięcy, oczywiście tą proporcję, którą wszyscy żołnierze doskonale znają, że każdy żołnierz na froncie to jest ośmiu, którego zabezpiecza, to jest logistyka, to systemy dowodzenia, transport, planiści, tak, i masa, masa innych tutaj stanowiska dowodzenia, więc skala tutaj tej operacji, jeżeli mówimy tym w północnym sektorze jest 250-kilometrowy taki odcinek naszej granicy z Białorusią skąd my, my wypatrujemy tak zagrożeń. 250 kilometrów szerokość tego pasa versus 1000 kilometrów. To 250 tego, kilometrów to jest ten szerokość, szerokość tego pasa, no to się można nazwać bramą no, kierunku, Brzeską, brzeskiego, tak, tak. kierunku brzeskiego. Brzeski, to nie jest odległość od granicy do granicy Białorusi. Tak. Tak. Kierunek brzeski tutaj i, i część tutaj na, na, na Grodno. Oczywiście Królewiec to tutaj pozostaje. tak? Więc skala tej operacji, jeżeli szef sztabu generalnego tak, na czele dowódca mówi, że że musi zrobić, nie wiem, przejazd po granicy, zobaczyć, jak to wygląda, no to jest tysiąc kilometrów, wydaje się, no nie, niebywałe. Warto, warto to przypomnieć, tak jak mówię, jest to mocne uproszczenie, bo, bo ta nasza geometria wojskowa troszeczkę inaczej wygląda, tam są tereny oczywiście niedostępne, ktoś inaczej broni, tak, ale żeby dać Państwu skalę, że jeżeli mówimy o, o mobilizacji, kolejnej fali mobilizacji i, i tutaj wymaganiach, jakie ukraińska armia stawia, to, żeby zobaczyć tą skalę, jak się przez tą Ukrainę jedzie, no to myślę, że warto jest to dla, dla pokazania całości wspomnieć. I teraz, y, co się na tej linii frontu dzieje? Mianowicie Rosjanie są w natarciu, prowadzą. Można powiedzieć taki zespół natarć niewielkich na niewielką, na niewielką głębokość, ale to, mają, to są natarcia o charakterze nękającym, można tak powiedzieć. To są natarcia, których celem jest redukcja potencjału obronnego strony ukraińskiej, czyli zarówno potencjału no, w sprzęcie, jak i w sile no, żywej. Ogień artylerii, tak. Ogień artylerii, ogromny. Ogromna przewaga rosyjska, jeżeli chodzi o, o użycie artylerii. Rosjanie wykorzystują w ciągu tygodnia prawie pół miliona pocisków artyleryjskich. Myślę, że warto, warto tutaj zwrócić uwagę, bo ta przewaga oczywiście rosyjska jest wielokrotnie większa ilością amunicji niż ukraińska, no ale tak jak mówisz, Rosjanie prowadzą te działania ofensywne. To te pół miliona, czyli dwa, dwa tygodnie, tak. Znaczy, tak, Rosjanie zużywają e, amunicji tyle, ile ten ostatni pakiet, który był z wielkim wysiłkiem tutaj pana i prezydenta... I z wielkim Czech, sukcesem milion sztuk amunicji. Milion, milion pocisków artyleryjskich zostało znalezionych, zakupionych z inicjatywy prezydenta Czech. Tyle A, Rosjanie szlają w dwa tygodnie. Tyle Rosjanie wykorzystują w ciągu dwóch tygodni. Ukraina no może odpowiedzieć kilkudziesięcioma tysiącami pocisków. Więc to pokazuje y, y, skalę Rosjanie celowo wykorzystują zmasowany ogień terroristyki, zmasowaną przewagę ogniową, aby złamać morale ukraińskich żołnierzy, złamać morale ukraińskiego społeczeństwa, złamać morale ukraińskiej elity politycznej. I teraz y, można powiedzieć tak, że to jest do niestety dopiero początek ponieważ ewidentnie Rosjanie przygotowują się do jakiejś większej operacji e, e, wojskowej, e, e, gromadzą siły na zapleczu frontu, gromadzą materiał, gromadzą amunicję. Rosja wydaje obecnie w obecnym roku 7% PKB na zbrojenia. Już tak. Tak. Generalnie rzecz biorąc, te nakłady wzrosły do ponad 150 miliardów dolarów rocznie. Tak? Czyli Rosja przygotowuje się do powiększania, powiększenia swojego potencjału zbrojnego. Jest to też komunikowane, jego powiedział tak o kolejnych strukturach wojskowych, które w krótkim czasie będą utworzone, tak? Nowe dywizje, nowe armie. I kolejna fala mobilizacji praktycznie jest, jest zaplanowana, już jest też politycznie możliwa po wyborach w Rosji, więc to wszystko Ukraińcy widzą i, i to jest ogromną troską do tego podchodzą. Front sam w sobie jakkolwiek Nie no, rusza się, tak, jest, taki, jest, jest bardzo, bardzo taki sta, stacjonarny charakter, mimo tych lokalnych natarć rosyjskich, które najczęściej powodują właśnie e, straty w pośród Ukraińców, Zmasowane ogień artylerii na bardzo krótkich odcinkach. Tak, co Ukraińcy potwierdzają, że, że wcale, wcale nie są to takie czołowe uderzenia, że Rosjanie starają się manewrować, uderzać w skrzydło, obchodzić te jednostki, ale przerwanie tej linii. E, właściwie w każdym elemencie grozi tutaj e, pod e, kon się, tak, konsekwencjami. Tak, tak. Dlatego Ukraińcy z takim wielkim, e, z taką wielką uwagą podchodzą, żeby każdą z tych dziur zalepiać, żeby te siły rezerwowe, które mają wykorzystywać. Często muszą się, no niestety, cofnąć. Generał Syrski, jak przy obowiązki musiał uporządkować tak, w wielu obszarach ten front, jednostki e, zlotować i e, e, no tak jak mówię, z, z ukraińskiej perspektywy ma to bardzo taki Stacjonarny charakter, który jest realizowany wojną metodą ścierania, czyli, czyli no, efektu skali tak, rosyjskiej. Przy czym e, straty rosyjskie są bardzo duże. To jest, powiem szczerze, jak usłys usłyszeliśmy te oceny, to wydają się wręcz nie niewyobrażalne nie dla, dla kogokolwiek, kto ma. Jest 30 tysięcy. 000... Rosyjskich, zabitych i rannych. Zabitych, rannych, wyeliminowanych rosyjskich żołnierzy tygodniowo. Miesięcznie. miesięcznie. 30 tysięcy. Jak się zastanawiałem tutaj oczywiście no, kwestia, którzy, którzy z tych żołnierzy wrócą na front, czyli są po, po rehabilitacji, mogą wrócić, którzy nie. Natomiast jak popatrzymy tutaj na, na system przygotowania rezerw, który jest bardzo skrócony w Rosji i sposób ich działania, to jakkolwiek by tego nie liczyć, 30 tysięcy miesięcznie i to jest, to jest miesiąc, niewyobrażalne. Miesiąc w zasadzie tak jak nam mówił. od kilku miesiący, to, od tak, kilku miesiący ta, mi ten stan się tak, utrzymuje tak. tutaj, więc no, wydaje się niemożliwym, żeby, żeby e, no, w jakiejkolwiek armii świata mogło być to możliwe. Choć powiem szczerze, czytałem, właśnie wspomniałem Ansteina, który on nominowo opisywał tak operację tu na, w kierunku sewastopolskim na Krymie i wyciągnął też te swoje kalkulatory, które mówią, że z danego obszaru operacyjnego Rosjanie mogą tyle rekruta... Tak wyciągnąć, to musi być zostawione do przemysłu, to do rolnictwa. I on też patrzy na rosyjskie straty versus te tabele, które Wermach przygotowywał. Mówi, no to jest niemożliwe, żeby naród ponosząc tak ciężkie straty ciągle był jeszcze no gotowy właśnie, do walki. Zawsze, ta, to rosyjskie podejście zupełnie inne. No myślę, właśnie, to zawsze to jest y, taki element y, 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 pytania, y, dlaczego, dlaczego tak wielkie straty są akceptowalne. I oczywiście można powiedzieć o tradycji rosyjskiej. Tak, że życie ludzkie nie jest y, warte, nie jest cenne. Że wspólnota, czyli naród, czyli y, armia, y, czyli cerkiew czyli wspólnota wierzących, ma większą wartość niż jednostka. Ale to też jest pewien sygnał polityczny, można powiedzieć komunikacja strategiczna. Tak? Chodzi o to, żeby pokazać, że Rosja stać, że Rosja jest wielkim krajem, że Rosja liczebnie dominuje nad, nad Ukrainą i w związku z tym Rosja komunikuje, dążąc do złamania ducha. I woli walki Ukraińców, że ta wojna jest nie do wygrania. Tutaj bardzo ciekawy był też taki element w jednym z komentarzy na miejscu, że siły zbrojne rosyjskie płacą całkiem, całkiem dobre pieniądze wszystkim żołnierzom, którzy się zaciągają. I jak popatrzymy teraz na te obszary, skąd ci żołnierze pochodzą, to nie są żołnierze z Moskwy czy z Petersburga, tylko to są żołnierze młodzi, młodzi Rosjanie, choć nie zawsze tak etnicznie Rosjanie, którzy pochodzą z bardzo biednych obszarów, i dla nich jest to swoisty awans społeczny, tak? że można wziąć kredyt, można praktycznie ten poziom życia całej rodziny podnieść. I ten element jest wykorzystywany przez Rosjan, gdzie źródłem informacji oczywiście jest najczęściej na prowincji telewizja, a nawet jeśli jest internet, to on jest kompletnie kontrolowany przez państwo, więc ta, ta z jednej strony propaganda, która pokazuje wykrzywiony, Obraz tej wojny. Z drugiej strony, to, co wspomniałeś, niezwykle uderzające praktycznie we wszystkich tych obszarach, to jest właśnie ten mechanizm tej wiary rosyjskiej w, w ten, ten mit e, sw swojej, że to powiem, imperialny. i ta rola tej cerkwi prawosławnej, która stała się narzędziem w rękach służb specjalnych. I takim pasem transmisyjnym komunikacji między władzą a obywatelem, co wydaje się szokujące, dlatego że jest to no, społeczeństwo laickie, tak? ale nawet Putin przecież tutaj wysyła sygnały, że ma dobre relacje tutaj z hierarchią kościoła. Hierarchia jest też jego podwładnymi w służbach specjalnych. Dokładnie można tak powiedzieć. jest. Więc, więc, więc to powoduje bardzo niebe niebezpieczny element. Pisze też o tym Dima Damski i w tej książce o tej części orto, ortodoksji w rosyjskiej strategii nuklearnej. Prawosławia, Ale, tak. wpływu prawosławia na, na użycie I to może oznaczyć, że Rosjanie na poziomie społecznym przechodzą teraz do, do wojny z Zachodem. Tak? Oni są okrążoną twierdzą. Matka Rosja musi tutaj się bronić przed tymi, którzy nacierają tutaj od Zachodu. I ta właśnie zmiana, tak jak powiedziałeś, po wyborach w, w, prezydenckich w Rosji, mówiąca o tym, że że to już nie jest operacja specjalna, tylko cały Zachód pomaga tej, tej bandyckiej Ukrainie, tak, czy tym terrorystom, nazistom. Nazistom, tak. I, i to, to jest niezwykle niebezpieczne, dlatego że to społeczeństwo jest zmobilizowane, ono akceptuje tą władzę polityczną. E jeszcze jakiś, jakiś czas ta gospodarka, która jest no, troszeczkę taka bym powiedział wirtualna, no bo te PKB się bierze z produkcji czołgów, a nie z innowacyjności, więc no, w dłuższej sekwencji czasu te, te, te 6% no, nie przyniesie tutaj, nie napędzi gospodarki rosyjskiej, ale właśnie tak jak mówisz, czy będzie to 5 lat, czy 3 lata tego rytmu, no to trudno jest powiedzieć. Myślę, że nasz kolejny gość tutaj będzie bardziej tutaj y, jakby kompetentny w tych częściach ekonomicznych na, na, takie, na taką translację. Natomiast to powoduje, że, że Rosjanie widzą zupełnie inaczej ten świat niż my. Tak, no właśnie, Rosja. Łącznie ze stratami. Tak? Y, to, co jest szczególnie groźne, to to, że całe rosyjskie społeczeństwo, można powiedzieć, funkcjonuje już w trybie wojennym. Ono przez 30, przez no, tam, 24 lata prezydenta, prezydentury, czy można powiedzieć, bycia u władzy Władimira, Władimira Ojcza Putina, zostało, można powiedzieć, zahartowane w micie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Tak, to jest ich DNA. To tak. jest, i oni e, wprawdzie w czasie tej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej stracili 25 milionów ludzi, ale osiągnęli oni, oni ogromne. Zwycięstwo Rosja stała się supermocarstwem, mhm. podzieliła świat na pół, e, zatknęła czerwony standard na bramie brandenburskiej i generalnie rzecz biorąc dyktowała e, no, historię, losy e, Europie, swoje świat własne ruchy. Tak. I z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że przez te 24 lata władze rosyjskie prowadziły bardzo konsekwentną politykę budowania tego mitu wojny ojczyźnianej, właśnie mobilizowania rosyjskiego społeczeństwa, a nawet powiedziałbym promowania akceptacji dla ogromnego, wysokiego poziomu strat. To jest rosyjski sposób walki, gdy no, można powiedzieć, gdzie precyzja odchodzi na dalszy plan, bo ten ogień artyleryjski nigdy nie jest specjalnie celny. Te rakiety nigdy nie są tak celne, jak systemy zachodnie, które, którym dysponuje Ukraina. W ilość ilości... uderzeń rakietowych niewspólnie nie wzrasta w ostatnich miesiącach i, i produkcja tych rakiet, jakkolwiek one mogą mieć tutaj zupełnie inne parametry techniczne, ciągle... No zdaniem Co strony ukraińskiej intensywność działań wojennych wzrosła o 100% w ostatnich, w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach. Produkcja praktycznie od 1,6 do 2,5 we wszystkich tych parametrach tak, tych najważniejszych, które są ich zmorą tak nocną, czyli bezpilotowce i rakiety manewrujące oraz rakiety balistyczne. Ta, ta produkcja wzrasta tutaj, nawet jeśli faktycznie, tak jak mówisz, że tamte chipy nie są najnowocześniejsze, tak ta celność może być różna, to to, to zupełnie Rosjanom nie, nie przeszkadza. Tak? No właśnie, tutaj mieliśmy też spotkania dotyczące yy, takiego, w, w trakcie których tych spotkań, yy, yy, w dwóch rzeczach chciałem wspomnieć. Po pierwsze porównywano sytuację społeczną w Rosji, e, no, tą z czasów wojny afgańskiej, gdy hmm. zdarzały, wybuchły protesty. Tak? Część nawet uważała, że protestujące matki doprowadziły do demokratyzacji Rosji. Tak? Hmm. To samo mieliśmy przy okazji wojny czeczeńskiej. jak zatonięcie okrętu podwodnego Kursk. Kursk też tak. to słynna, mieliśmy słynna... protesty, mieliśmy takie oczekiwania kierowane pod, pod stronę, w kierunku władz rosyjskiego społeczeństwa, tych zwłaszcza e, no, rodzin ofiar, e, do transparentności, do przestrzegania takich cywilizowanych standardów humanitarnych, do informowania społeczeństwa, to zostało absolutnie stłumione. Tego obecnie w Rosji nie widać, i to no, wiele świadczy na, na, świadczy na rzecz tezy, że Rosja jeszcze wiele może znieść, tak? że jest, nie ma tego, tego oporu społecznego i Rosjanie się przyzwyczaili do takiego agresywnego kontekstu, w którym funkcjonują. Ja też kilkakrotnie zadawałem właśnie pytanie o te wrażliwości, jak w ocenie Ukraińców, jakie wrażliwości ma Rosja. Jednym oczywiście z tych elementów, paradoksalnie tak, to właśnie władza rosyjska, że ona tutaj ma swoje podatności, Przy, przytaczano też przykład tutaj marszu Prigozina. Ale wróciłem do tego elementu, tej symbolicznej właśnie matki Rosjanki, która ma tego jednego, jedynego syna, bo, bo no, demografia wygląda taka, a nie inaczej. Czy ona faktycznie będzie skłonna, żeby on na tą wojnę poszedł, a, a jeszcze wielokrotnie, jeżeli z tej wojny nie wróci, to jaka będzie ich reakcja. I tutaj oceny Ukraińców były bardzo sceptyczne właśnie ze względu na to, na tą narrację rosyjską, rolę cerkwi, propagandy. Także Rosjanie walczą po prostu z Zachodem i nie można tego przykładać do naszych standardów. To jest taki nasz jest błąd poznawczy, że my chcemy widzieć Rosję przez te zachodnie soczewki. Tak. A Rosja jest okrążona, ona ma tam przysłowiowe dwa tak, kilogramy ziemniaków wystarczą tutaj, żeby te podstawowe potrzeby zabezpieczyć. I e, jeżeli tak zaczniemy ją mierzyć, to faktycznie może znieść znacznie dłużej i znacznie więcej. I e, to mm, ta próba... E... Określenia Ukraińców jako nazistów, tak? też ma związek z tą wielką wojną opóźnianą, tak? Z tak. tak? jedna propaganda. Stworzenie Jungtym między e, wojną toczoną przeciwko Ukrainie e, z okresem lat 1944-45, tak jak twój dziad, twój tam przodek walczył e, z Hitlerem, walczył z nazistami, pomagał ten e, czerwony sztandar przesuwać e, do centrum Europy, tak teraz ty. Czy wy, nasze, nasze społeczeństwo, nasza generacja musi dokonać tego samego? Ja mam też zapisane takie kilka przemyśleń, które jakby są takimi punktami nawigacyjnymi troszeczkę. Pierwszy z nich, to, to wspomniany przez siebie, to że ta Ukraina faktycznie broni się. Zaciekle i broni się heroicznie i no, nie ma tego optymizmu. Już to trzeba też jasno powiedzieć. tak? Najlepsi żołnierze e, wyszkoleni z, w, tak, zginęli. przez państwa natowskie niestety zginęli. Tak, to było zginęli. też podpiszane, że, że ta armia 2014 roku przygotowana, wyszkolona, uzupełniona, zorganizowana, zmotywowana. No w większości... 2022 no, tak, z tego drugiego roku, że oni praktycznie no, albo zginęli w walce, albo z tej walki nie mogą już kontynuować. To no, młodzież, która przychodzi już potrzebuje czasu, żeby, żeby tego doświadczenia nabrać, tego y, y, bojowego, tak, co nie jest prostą sprawą. I, I tak by połączyć ten taki bardzo ostry ton prezydenta Zeleńskiego w rozmowie tutaj z polityką. Ee, większość też tych komentarzy, które pokazują, że no, popatrzcie, tak ta wojna wygląda, my wam wszystko pokazujemy tak i, i co, co z tym fantem macie zamiar zrobić. I teraz uderzające też było to, że kiedy rozmawialiśmy o, o teorii zwycięstwa, o, o definicji tak? zwycięstwa, czy o tej strategii, jaką Ukraina ma mieć, to mnie uderzyło to, że oni mówią, że no, oni widzą tak tą perspektywę do końca roku. Oczywiście mają zdefiniowane, tak? że wypchnięcie Rosjan całkowicie z terytoriów Ukrainy, Gwarancje bezpieczeństwa, które pozwolą odbudować kraj i żadnych tutaj ingerencji z zewnątrz, członkostwo w NATO, członkostwo w Unii Europejskiej, to są cele, jak gdyby zdefiniowane i podlegające dyskusji w ich, w ich rozumieniu. No i teraz, jeżeli przeanalizujemy, tak, jak ma wyglądać ten stan końcowy, no to jest niewykonalne dzisiaj tak? Przy tym tempie produkcji amunicji, zaangażowania, finansowania. Tak, no jest to niezwykle skomplikowane. Teraz jeżeli... tej pomocy Zachodu, tego, tak? Zachód tak, może... o, o tym mówię. I teraz jeżeli odwrócimy teraz, powiem, no to jaki Zachód ma teorię zwycięstwa, tak? I jakie ma tutaj opis tej, tej strategii, to w każdej ze stolic może to wyglądać inaczej, bo się wygląda inaczej, łącznie z tym, że tak mówię, Austin razem z, z, z tym drugim dżentelmenem. Kurtem, Kurtem Kabelem? mają inną ocenę zagrożenia, tak? Co jest jakby punktem wyjściowym do jakiejkolwiek analizy. Więc tutaj myślę, że najważniejszym takim punktem, który ja sobie tam stamtąd przywiozłem, to jest to, jak ma wyglądać ten stan docelowy. Tak Ukraińcy wielokrotnie potwierdzali, jakby uspokajając troszeczkę, że do końca roku oni są w stanie tutaj ten, ten front utrzymać i to było dość takie stanowcze i, i pewne w ich w obszarze, tak? że do końca roku, do 2024 roku poradzą sobie. No ale pytanie jest takie, jak mamy planować tą strategię, skoro co rok mamy prosić Zachód o finanse? Tu przywołano ten przykład Izraela, zresztą rozmawialiśmy z Amerykanami na ten temat, tak? Amerykanie z tej swojej takiej dość, dość takiej typowej tak? skłonności do pomocy Izraelowi mają długoplanowe projekty, pięcioletnie. tak? Niektóre są praktycznie no, otwarte, mają konta, ale to nie jest ta skala. Tak jest. To, nie to, jest znaczy ta skala. to, są, to są oczywiście y, miliardy dolarów wsparcia dla Izraela, ale tu mamy kilkadziesiąt miliardów albo setki miliardów, które są potrzebne y, Ukrainie. Mówimy tylko o, o, o wojnie, a nie mówimy już o odbudowie kraju, bo to już I, będą zgodnie, I z nie. tych rozmów, które prowadziliśmy zarówno <coughs> z członkami, członkami kongresu, kongresu, jak i ekspertami, którzy przecież pasują z kongresem, nie, jak gdyby na bieżąco y, briefują tych tych przedstawicieli społeczeństwa e, e, amerykańskiego. No, e, e, sygnał był taki, to są zbyt duże środki, zbyt duże pieniądze, żeby bardzo o nich mówić, tak? aby w, 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 jak gdyby przekazywanie ich na cele związane z wojną e, e, rosyjsko-ukraińską mogło się odbywać bez kontroli Kongresu. Mhm. Każdorazowej. Bardzo, bardzo ciekawą tutaj inicjatywę podjął ostatnio sekretarz generalny, tak Stoltenberg, który mówił o tych pięcioletnich planach. Niektórzy złośliwi komentatorzy mówią, że teraz na koniec kadencji to właściwie wszystko może już obiecać, co tylko jest. Nastąpiła tutaj taka troszeczkę turbulencja, bo Unia Europejska ma swoje finansowanie, nie chciałaby, żeby to pomieszać tak, z kwestiami natowskimi. Niektóre państwa mają podpisane bilateralne umowy z Ukrainą, no i teraz nagle by się okazało, że ta architektura ma wyglądać inaczej, prawdopodobnie mniej korzystnie. Więc no, na tym dużym stole, tego dużego biznesu, spowodowało to duże zagrożenie. Ale wrócę jeszcze raz, że trudno jest nam oczekiwać, że Ukraina będzie miała swoją strategię do wygrania tej wojny, jeśli nie dajemy im najmniejszej szansy na to, żeby zapewnić ich, że to finansowanie będzie takie, które zapewni zwycięstwo, a nie takie, które tylko zapewnia utrzymanie walki. Tak? Bo, bo na do tego się to sprowadza. No właśnie, do, do, do tej walki, jak Ukraina walczy, jeszcze do tego wrócimy, ponieważ... E Mimo tej, tej takiej bardzo, można powiedzieć, poważnej sytuacji, bo sytuacja jest poważna, ale nie beznadziejna, Ukraina też odnosi sukcesy. O, to, o tym jeszcze powiemy. Ale może zatrzymajmy się na chwilę nad tymi stratami rosyjskimi i zadajmy sobie pytanie, o co walczy Rosja. Czy w imię czego tak wysokie straty, czyli tych 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie, które zostaje wyeliminowane z walki, wciąż jest opłacalne? No i wspomnieliśmy o tym, że Rosja walczy ze Stanami Zjednoczonymi, Zachodem i traktuje, traktuje wojnę z Ukrainą jako wojnę egzystencjalną, więc dlatego uważa, że każda cena jest do zapłacenia. Społeczeństwo rosyjskie każdą cenę musi zapłacić, ponieważ bez wygrania wojny z Ukrainą, Rosja nie będzie Rosją, można tak powiedzieć. To straci swoją tożsamość. Można tutaj nawiązać zarówno do Zbigniewa Brzynińskiego, jak i do marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy mówili, że. Bez podporządkowania Ukrainy Rosja nigdy nie będzie imperium, nigdy nie będzie w stanie zagrozić Europie, nigdy nie będzie w stanie podyktować Europie swoich warunków. Nikt chyba e, dzisiaj nie jest w stanie intelektualnie zakwestionować tego określenia, tak? Jeżeli je przyjmujemy takim, jakim ono jest, no to mamy odpowiedź na, na, na wiele tutaj pytań. Myślę, że wiesz, to tak ostatnio, żeby tutaj proponowali świecina i e, jego e, jakby opis strategii rosyjskiej tego myślenia, który. Jest to dzisiaj aktualny. Wydaje mi się, że te główne cele rosyjskie nie uległy zmianie. Czyli pierwszy to jest, to jest zatrzymanie tak procesów integracyjnych, czyli żadnego NATO, żadnej Unii Europejskiej, żadnego zbliżenia tutaj, co było komunikowane w wielu, w wielu w tych narracjach rosyjskich przed wojną bardzo precyzyjnie. A z drugiej jest absolutna, totalna anihilacja narodu ukraińskiego. Tak, jako przemysł, przemysł zagłady, tak, tak to można nazwać. Więc te dwa cele główne. Są realizowane, środki są do, dostosowywane, tak, że ta pierwsza faza, która zakładała właśnie uderzenia precyzyjne, szybkie zmiana władzy na, na tutaj w Kijowie, podporządkowanie sobie y, części politycznych, elit i finalnie tak, ukraińska armia, która nie będzie zdolna do obrony, się nie powiodło i przeszli teraz do tej drugiej znanej, tak, w swojej części, czyli y, absolutnego tutaj brutalne, brutalizacji wojny, stosowania y, masy, wersus tutaj no, potencjał ukraiński. I to, to też często się pojawiało w tych dyskusjach, kiedy Ukraińcy mówili, że ta wojna może być długa, co, co może mieć tą, tą funkcję taką czasową, no, w zależności od tego, tej perspektywy naszej. Natomiast to, to, co dodawali, to jest to, że ich nie stać na to. Po prostu jest ich za mało, te mobilizacje, straty, które ponoszą, tak. Nie, nie mogą sobie pozwolić na takie myślenie, że ta wojna będzie trwała 5, 7, 10 lat, tak? Przy jakimś tam kropelkowym zasilaniu, bo po prostu społeczeństwo może tego nie unieść. To był bardzo ważny sygnał i dzisiaj nie słychać takiej narracji. Dzisiaj mamy tak, jak już tutaj wcześniej mówiłem, jest tydzień Javelinów, jest tydzień F-16, jest tam tydzień Hajmarsów, nie? Te cudowne bronie, a jakieś tam kolejne spektakularne dostawy, tak? Ale to są tylko mikro, mikro reakcje na... na... No na tak, tę ale, ale też e, dlaczego ten opór, ten zaciekły opór e, heroiczny mhm. jest niezbędny? Dlatego, że Ros Ukraińcy wiedzą. To jest, grof, to jest o wszystko. E, to jest Ukraińcy wiedzą, że Rosja e, dąży do wytępienia Ukraińców. Tak? I Rosja to otwarcie komunikuje, po pierwsze na poziomie politycznym, na poziomie wojskowym, że chodzi o anihilację Ukrainy jako państwa, czyli a Ukraina nie, nie tylko nie może być nie, niepodległa, Ukraina musi być częścią Rosji, ponieważ tutaj o tym to, wspominaliśmy, to dla Rosji niezwykle, niezwykle ważne, egzystencjalne, tożsamościowo ważne. Jeżeli nie da się opanować tego terytorium, to, musi, to, to terytorium musi zostać zniszczone. Trzeba, Rosja dąży do y, wybicia, można tak powiedzieć, wymordowania Ukraińców. To z, I i to, jest warto, też tak. to jest też doświadczenie, ponieważ rozmawialiśmy prokur z prokuratorami ukraińskimi, które prowadzą tak. dochodzenia dotyczące y, zbrodni wojennych dokonywanych przez Rosję na terenach, które najpierw okupowali, a następnie zostały przez armię ukraińską odbite. To, mhm. Powiem szczerze, że jeden z takich chyba, dłuższych i takich no, bardzo brutalnych, ba bardziej się to spotkanie koncentrowało na tym, że przedstawiano nam fakty liczby w większości, tutaj mocno wrażliwe dla każdego. I wydaje mi się, że, że też na Zachodzie nazywamy to tak trochę mało elegancko, tak? takim zmęczeniem, tą wojną, tak to myślę, że jak tutaj przytoczymy kilka, kilka takich przykładów skali okrucieństwa i poziomu okrucieństwa to może nas to troszeczkę jak gdyby, no, no, pobudzi, tak, żebyśmy jeszcze raz na to spojrzeli. Pierwsza to była oczywiście ta kwestia tych statystyk, nie chciałbym tutaj wszystkich przytaszczać, tak, ale tych zgłoszonych przestępstw, morderstw seryjnych chyba tak należy to, to nazwać. Tak. I To nie ma nic wspólnego z prowadzeniem działami bojowymi, tak. tylko właśnie tak jak to w tradycji rosyjskiej jednostki pierwszego rzutu tak, zajmują teren, natomiast po nich przychodzi NKWD, który po prostu fizycznie dokonuje egzekucji, morderstw tak, na ludności cywilnej i, i na żołnierzach. No nie, niebywałe. Strasznie jest to skomplikowane ale Dlatego... też no, właśnie morderstw, ale też y, można powiedzieć y, stosowania brutalnej siły w stosunku do ludności cywilnej. No, to jak gdyby dziesiątki tysięcy przypadków gwałtów, które były y, analizowane, czy są zgłaszane. I One, one w, w mojej ocenie to, 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 są, to są działania systemowe państwa. To, to nie są wypadki takie, że nagle żołnierze jakiejś jednostki, tak straci, dowódca stracił kontrolę. Tylko we wszystkich tych obszarach przedstawianych przez Ukraińców wygląda. Że, że gwałt jest po prostu systemem uzbrojenia, tak? Że to jest element... Wybieranie presji, wybieranie takiego, takiej e, terroryzowania, bo może lepszym słowem to jest terroryz terroryzowanie ludności cywilnej. E, 20 tysięcy przesiedlonych, wysiedlonych dzieci porwanych de facto, porwanych de facto w celem e, rusyfikacji, tak? I to jest komunikowane również przez władze e, e, rosyjskie od samego początku prowadzenia tej, tak. tej, 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 tej wojny. Facto, Oczywiście tak? w momencie, kiedy zaczęły się e, wokół tego robić, można powiedzieć, taki, zaczął się wokół tego tej sprawy porywania dzieci i rusyfikowania dzieci. E, problem polityczny, tak, że e, zaczęły być protesty zgłaszane, zaczęły być sprawy karne, bo przecież to jest to jest ludobójstwo. E, no, władze rosyjskie zaczęły bardziej ukrywać tego rodzaju politykę. Natomiast z punktu widzenia prokuratury rosyjskiej, ukraińskiej, która prowadzi te dochodzenia, które prowadzi sprawy karne w tej, w tej kwestii, wobec której kierowane są oczekiwania ukraińskiego społeczeństwa, bo to nie jest tak, że jakąś politykę się prowadzi. Po prostu um, członkowie rodzin zgłaszają, dziecko, tak. zgłaszają się do państwa ukraińskiego z prośbą o pomoc, tak? O... Um, no, mobilizowanie y, opinii publicznej na świecie, mobilizowanie instytucji międzynarodowych, Czerwonego Krzyża, y, organizacji <coughs> humanitarnych, właśnie w celu odzyskania tych dzieci albo nawet y, y, no, uzyskania informacji, gdzie one mogą być. Tu, tutaj też było bardzo, bardzo często wspomniane o tej kompleksowości, e, złożoności e, sytuacji. Część tych rodzin e, to są rodziny mieszane, tak czyli ojciec Rosjanin, matka Ukraińka i teraz jakby z, z punktu widzenia śledztwa jest to niezwykle skomplikowane, bo jeden rodzic mówi, że to dziecko zostało wysłane do Rosji tam, żeby zabezpieczyć mu podstawowe tutaj warunki, czy też w ogóle bezpieczeństwo fizyczne, a matka z kolei ma inne zdanie. Mnie też uderzyła historia taka, że w czasie tych działań bojowych ten teren faktycznie jest odbijany wielokrotnie, wymiana jeńców następuje i ten rosyjski, rosyjskie podejście do tego jest takie, że jeżeli faktycznie z jednostki, która ma tam przykładowo, nie wiem, 20 czy 30 żołnierzy dzwoni się pięciu, to przed zwolnieniem dostałem instrukcję taką, że jeżeli zdradzą jakikolwiek detal, natychmiast ich koledzy, którzy pozostają ciągle w niewoli, zostaną wszyscy zabici. I, i ci prokuratorzy mówią, że teraz, no trudno wymagać od człowieka, żeby przyszedł i zeznał wszystko, co wie w sprawie, tak? nawet jeśli jest to dochodzenie prokuratorskie, jakby nakładając na niego tą odpowiedzialność za kolegów, którzy tam zostali, tak, są właśnie wielokrotnie podnoszony temat w przyszłości no, integracji, tak, te część przecież obywateli no, kolaboruje w jakiś sposób, żeby przetrwać, przeżyć, tak, lub też intencjonalnie z, z okupantem, więc to nie, nie są proste takie zero-jedynkowe sytuacje odnoszące się tylko do jakichś bohaterskich postaw, natomiast wydaje mi się, że ten, że świat, bo te to tortury, tak, już wspominane, stosowane praktycznie nagminnie na wszystkich, Sytuacje związane z tym, że dzieci widzą, co się dzieje tutaj z ich z rodzinami, matkami. No, no niewyobrażalne rzeczy z ludzkiego punktu widzenia. Ja, ja to nazwałem, Sławek, i będę teraz częściej stosował takie, takie wspólne, taką wspólną definicję, ponieważ my żołnierze też poglądamy często przez pryzmat taki technologiczny. Ta wojna nowej generacji ma takie zabarwienie... Ja bym zaryzykował nawet takie... Dehumanizujące. Tak? Ale, ale że to właściwie chodzi o technologię, tak? o precyzję, o nowoczesne systemy rozpoznania, rażenia. Ta wojna nowej generacji, którą jak gdyby tutaj no, w pewnym sensie symbolicznym autorem jest, jest generał Gerasimow, powinna zawierać ten komponent, że wojna nowej generacji rosyjska to jest właśnie i uderzenia precyzyjne, i zastosowanie jakichś nowoczesnych technologii, ale też polityka państwa dotycząca fizycznej anihilacji narodu. To, to jest jedno, jedno, nie można tego rozdzielać, że, że wojsko robi jedno, a nie wiadomo, kto robi te rzeczy, tak? Gdybyśmy wspólnie w Europie przyjęli właśnie taką, taką narrację kompletną, że ta wojna nowej generacji w Danii Rosyjskiej, no się niczym nie różni od Armii Czerwonej, która wchodziła do Berlina, tak? Ona robiła dokładnie to samo i w Czeczeniu to samo, w Syrii to samo, w wielu, wielu innych obszarach, tak? My mamy tutaj przecież na świeżo, dzisiaj jest 10 kwietnia. Właśnie. Dzisiaj jest 10 kwietnia, no, no to, to właściwie tak symboliczne rocz, dla, dla Polaków... Tragedii ogromnej traumy również dla, dla Polski. Dla Polski, więc tutaj, jeżeli ktoś ma wątpliwości, co, co wydarzyło się tak w Katyniu e, czy, czy w, tak w Strobielsku, e, no, widzimy, że to jest ciągle to samo myślenie, więc ja taką, taką podjąłem sobie takie wewnętrzne zobowiązanie, że mówiąc o tej wojnie nowej generacji, dzisiaj będę przedstawiał te wszystkie elementy jakby polityki państwa w stosunku do anihilacji e, e, Ukraińców. Bo, bo to jest komplet, to jest, to jest jeden pomysł jednego człowieka, który który go implementuje na naszych oczach. I, I który generalnie rzecz biorąc, bo tutaj z, tym, z tą y, y, katastrofą w Smoleńsku mamy takie do czynienia z taką y, polityką łgania, y, tak? y, systemowego kłamstwa, zasłaniania się no, ten wrak tego polskiego rządowego samolotu w dalszym ciągu nie jest zwrócony, mimo że polskie władze, wszystkie rządy regularnie starały się tą kwestię załatwić. Unikanie współpracy jakim, w jakimkolwiek aspekcie z rzetelnym polskim śledztwem. To też jest, to też można powiedzieć, początek, taki sygnał, że Rosja się radykalizuje i staje się coraz bardziej agresywna. Ale chciałem tutaj wrócić do, do jeszcze, ponieważ mówimy o polityce okupacyjnej rosyjskiej. Czego Rosja domaga się od Ukraińców? Ukraińcy się Mówisz, mówisz o tych żądaniach przed wojną. Ta, tak, raczej ta. znaczy, mówię, o, bo to chcę taki pewien argument zbudować i wyjaśnić Państwu pewną, pewną tezę, którą politycy w Europie, ale także wszędzie na świecie upowszechniają, głoszą. Mianowicie, dlaczego się Rosjanie, dlaczego Ukraińcy nie mogą się poddać? Dlaczego Ukraińcy nie mogą pogodzić się z utratą swojego terytorium? Dlaczego nie ma mowy o jakichś negocjacjach pokojowych, kapitulacji? Z jednej strony powiedzieliśmy o rosyjskiej polityce okupacyjnej, a z drugiej strony mamy żądania polityczne. Rosja domaga się, po pierwsze oczywiście, żeby Ukraina zaakceptowała nowy status quo graniczny, tak? czyli pogodziła się z utratą części swojego terytorium. Ma się wyrzec dążenia do NATO i Unii Europejskiej. Ma zredukować własne siły zbrojne. Mhm. Ma zredukować własny sprzęt wojskowy, czyli de generalnie rzecz biorąc, bezbronna, bezbronna Ukraina. Wreszcie musi uznać język rosyjski za język urzędowy, za jeden z jak gdyby języków y, y, funkcjonowania, tak? Y, 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 prowadzenia spraw publicznych. Y, wreszcie Ukraina w traktacie miałaby się zobowiązać do y, nieprowadzenia żadnych polityk sprzecznych z interesami Rosji, czyli to Rosja miałaby określać, co jest sprzeczne z jej interesami, a co nie. Wreszcie zakaz stacjonowania sił zbrojnych, oddziałów państw trzecich na terytorium Ukrainy. I wreszcie prezydent Zeleński musi odejść, czyli ma przestać ubiegać się o kolejną kadencję prezydenta. Żadne państwo czyli nie jest w stanie zaakceptować żadnych punktów. Nie? Dlatego <laughs> strona ukraińska, jak komunikuje, że, nie, że Rosjanie nie są gotowi do żadnych poważnych rozmów, nie są tym zainteresowani, ma na myśli właśnie postawianie takich warunków przez Rosję, które można powiedzieć, że to są warunki zaporowe, nie do zaakceptowania. Nie. Ale dlaczego to jest jeszcze ważne? Otóż to chciałem na tym przykładzie wyjaśnić. Otóż tuż przed wojną, 15 grudnia 2021 roku, Rosja sformułowała ultimatum wobec NATO, Stanów Zjednoczonych i można powiedzieć także Europy Środkowej. I zakomunikowała to bardzo precyzyjnie, otwarcie, głośno, tak sprzytu. Opublikowała te, te, to ultimatum i zaczęła się domagać po pierwsze. Aby NATO i zwłaszcza państwa Europy Środkowej zobowiązały się do nieprowadzenia polityki sprzecznej z interesami Federacji Rosyjskiej, do na NATO na wschód, nietworzenia baz na swoim terytorium, wycofania wojsk amerykańskich i wojsk sojuszu ze wschodniej flanki zgodnie ze zobowiązaniami NATO-Russia Funding Act, czyli aktu stanowiącego NATO-Rosja z 1997 roku, nierozmieszczania broni jądrowej wycofania wojska sojuszniczych, stworzenia strefy buforowej wokół e, granic Rosji. E, generalnie rzecz biorąc, jeżeli politycy mówią, że Ukraina prowadzi e, wojnę w naszym imieniu, to można zestawić e, to żądania rosyjskie wobec Ukrainy z tymi żądaniami, które zostały e, przedstawione NATO i państwom Europy Środkowej i to są w zasadzie te same żądania. No i nic nie wskazuje na to, żeby Rosjanie inaczej chcieli to teraz przedstawić. Ja by w pewnym sensie takim paradoksalnym Rosjanie w tej narracji zabrnęli do takiego punktu, skąd już nie, nie mogą się cofnąć, bo wszystko inne będzie uznane jako ich porażka i oni będą wewnętrznie e, dla swojego społeczeństwa musieli to zakomunikować, dla otoczenia tak strategicznie. Więc to się wydaje no, w, no, w takim klaszu tutaj, że, że to jest nie, nie, do, nie do przebrnięcia. Ale mówiąc tutaj o tych kwestiach... E, nie tylko stricte militarnych na, na tej dość statycznej tak linii frontu. Bardzo ciekawy był ten briefing dotyczący energii i ich podejścia tutaj ukraińskiego. Mówimy o uderzeniach rosyjskich na infrastrukturę energetyczną. Dość znamiennym jest to, że w tych statystykach uderzenia na to są świetne lekcje dla nas, tak, tutaj w kraju. Jednak czy całym tym szaleństwie wojny w kwestii uderzeń na infrastrukturę gazową, czy, czy dotyczącą ropy naftowej, są mniej intensywne, dlatego że ta ropa po prostu ciągle tam płynie. Tak, to no trzeba tak, sobie jasno, jasno tutaj powiedzieć. Ale jednocześnie Rosjanie atakują em, em, infrastrukturę energetyczną, elektrownie, mm -hmm. transformatory. Dlaczego? Ponieważ nic nie popłynie, mm -hmm. żaden gaz, żadna ropa, jeżeli braknie prądu. Nie będzie żadnych alarmów, nie będzie żadnych telefonów, tak, żadnych służb, żadna medycyna, tak, szpitale. Nie tam to państwo funkcjonuje. Byliśmy w Kijowie, widzieliśmy młodych ludzi, którzy, którzy brali ślub, tak, widzieliśmy rodziców, którzy przywieźli dzieci do, do, do cerkwi, do, do chrztu, No bo po prostu to, to państwo żyje, tak? W brutalnych warunkach, ale żyje. Więc e, Rosjanie zdecydowali, też już tutaj nie mówiąc o konwencjach, tak, że właśnie pozbawią Ukraińców tej najwrażliwszej części. Nie, nie tylko uderzając na linii frontu, ale przede wszystkim zabierając im tą infrastrukturę energetyczną, bo ona powoduje i każdy zakład produkcyjny, który produkuje czy amunicję, czy, czy drony, czy jakiekolwiek inne rzeczy i w sposób systemowy uderzają. Tak? Dość ciekawy taki modus operandi, czyli w pierwszej kolejności oczywiście szachidy przylatują, ponieważ są najtańsze i najbardziej do tego zadania nadają, uderzają w system obrony przeciwlotniczej danego obiektu. Prowokują de facto, tak? Prowokują włączanie radarów, i to, żeby te systemy zadziałały i odkryły swoją, e, swoją lokalizację. Następnie rakiety manewrowe niszczą system obrony przeciwlotniczy. Dopiero rakiety balistyczne niszczą, tak? Do, docelowo te, te, te najważniejsze cele. I tutaj sam system funkcjonowania e, no jest bardzo sprawny, tak powiadamiania w, poszczególnych elementów oczywiście korzystają też z wiedzy, to jest sojuszniczej. Natomiast Ale to, to, co ten system. Walki rosyjskiej z Ukrainą za pomocą no, właśnie tych platform rakietowych czy też dronów, przypomina mi trochę system walki rosyjskiej no, na lądzie. Też nam opowiadali, jak Rosjanie walczą. Czyli w pierwszej linii do tego ataku idą świeży żołnierz nie, nieprzygotowany, nieprzeszkolony, niewiele umiejący pozycję. W drugiej fali żołnierz już bardziej doświadczony. Można powiedzieć, że ci, którzy przetrwali kilka takich ataków w pierwszej linii, mają, otrzymują nagrodę i idą w drugiej linii, a dopiero za nimi idą można powiedzieć weterani, czyli taki, bo powiedział, starożytny rzymski system prowadzenia natarcia. I tutaj w powietrzu dzieje się mniej więcej to samo właśnie. Szachidy, czyli najtańszy system, potem Pociski manewrujące wreszcie najdroższe, a jednocześnie najbardziej celne, najtrudniejsze do, y, można powiedzieć, y, przeciwdziałania pociski balistyczne. Rosja prowadzi wojnę w sposób systemowy, zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. Tutaj, tutaj y, też bardzo ciekawe były rozwiązania, co jakby troszeczkę wzbudzało nasz, nasze tutaj. Na no ogromne zaciekawienie system przygotowania ochrony tej infrastruktury krytycznej, czyli specjalne bunkry, które budowano właśnie dla tych agregatów różnego rodzaju, czy tych systemów infrastruktury energetycznej są tak cenne, tak ważne, że zdecydowano, żeby takie specjalne konstrukcje, tak żelbetonowe budować, ponieważ ich odbudowa Naprawa, uzupełnianie trwa tak długo i kosztuje tak ogromne te środki finansowe, że zdecydowano się budować bunkry dla infrastruktury. Czyli Nie, Ukraina się broni przeciwko. Ukraina się broni w sposób tutaj no, też w wielu obszarach bardzo skuteczny. Natomiast <laughs> często pojawia się też pytanie y, tutaj od, od widzów dotyczące y, roli F-16, tak, potencjalnych, tak? Oczywiście wszystkie dane, które, są, które dotyczą ilości samolotów, przeszkolonych pilotów, rodzaju uzbrojenia, z całym szacunkiem nie, nie mogą być przekazane na tą chwilę. Czy widzowie pytają, to widzowie pytają czy jeśli Ukraina dostanie F-16, a ma obiecane i trwa szkolenie pilotów, czy to zmieni obraz pola walki? Czy to po Ukrainie, Sam, sami Na Ukrainie, ile to, to zmieniło? W żadnym tak z konfliktów, oczywiście, jeden system uzbrojenia nie decydował o wszystkim. Oczywiście były tak, nie wiem, pojawienie się, bo tu wcześniej rekomendowałem film, film tutaj o, o nalotach na, na przemysł, no, no, no tak niemiecki w czasie II wojny światowej, władcy przestworzy. I tam pojawienie się myśliwca P-51 Mustang, który miał bardzo długi zasięg tak i mógł towarzyszyć, towarzyszyć bombowcom praktycznie na, na całej długości zadania. Czego nie mogli wcześniej wykonać samoloty tak o krótszym zasięgu. No, wpływał tak, na tą skuteczność. Ale ale to druga wojna światowa nie została wygrana przez przez myśliwcę, no, proszę, skądinąd to, piękne tak P-51. Natomiast natomiast ważne jest to, żeby rozumieć jak działał ten system. To że na aplikacji w telefonie pojawiała się informacja tak zapowiadająca e, alarm lotniczy. To oznaczało, że Mechanizm działa w ten sposób, że widzimy rosyjskie bombowce, które po prostu przygotowują się do startu. Widzimy je z satelit, widzimy je na łaksach, słyszymy je w radio, tak, w czasie korespondencji z zwierzami kontrolotów. To nie są Wiemy, się... co mają podwieszone. Często, gęsto, tak, mamy, mamy świadomość, czy, czy orzeczone nawet w tej aplikacji było szerzenie, że to jest MIG-31 Mi z Kindżałem, który gdzieś tam leci. Tak? Więc to... Czyli ktoś go musiał zauważyć. Tak, no, system oczywiście, znaczy Ukraińcy fenomenalnie. Przeszli tą tą barierę przekładania tych informacji, które zazwyczaj są niejawne, tajne, tak? na to, żeby czas jest najważniejszy, bo jak obywatele będą wiedzieć, że nadchodzi zagrożenie, to zejdą po prostu do piwnicy, tak jak w naszym przypadku, czy tam do, do jakiegoś pomieszczenia na dole i zwiększą szansę przetrwania. I teraz <tryk> e, wiedząc o tym, że każdy z tych obiektów, na przykład Kijów, który jest chyba najlepiej bronionym tutaj miastem, masę, masę systemów różnych zasięgów, Samoloty rosyjskie, które przylatują, muszą strzelać rakiety na odległościach takich, które dadzą im szansę przetrwania, ponieważ jeżeli będą bliżej obiektu osłanianego, to w sposób naturalny tak skończy się do dla nich źle. Dlatego pojawienie się w 16 przy tym systemie świadomości powodowałoby oddalenie tak, tego zagrożenia lub też bezpośrednie zagrożenie dla nosicieli, tak, bombowców, w zależności jaką by tutaj przyjęto taktykę działania. Nie jest to takie jednoznacznie proste, dlatego że F-16 to nie są te wersje, które my mamy no tutaj, tak. czy nie wiem, blok 52, czy blok 70. Musimy mieć też świadomość, że nasze samoloty są wpięte w system natowski AWAX, czyli praktycznie lecą z wyłączonymi radarami, są niewidzialne dla, dla, dla strony przeciwnej i ich oczy, ich uszy tak są w, nie, w talerzu no awacs tak, a który zasila ich informacyjnie, one są niewidoczne mogą wykonywać to z różnych kierunków, na różnych wysokościach, więc to byłby, byłby znak zapytania, tak, na ile te samoloty w taki sposób by były używane. Ale nawet gdyby pełniły tą podstawową funkcję, tak, czyli przechwytywania rosyjskich samolotów i sama ich obecność już w powietrzu powodowałaby to, że Rosjanie musieliby zmienić taktykę, taktykę działania, na pewno wpływ będzie miał. Tak. Natomiast ja nie sądzę, żeby to był jakiś decydujący. Bardzo ważnym elementem, który... Tu który... jeszcze jedną rzecz chciałem się zapytać, bo przecież taki system walki, jakim, jakim jest F-16, no musi być też chroniony. Tak? No, czy, tak, no, on gdzieś stacjonuje, ma ym, znowu jakieś systemy go zasilają, tak? czyli paliwo, amunicja, części zamienne. Personel no, na ziemi. Y, Ukraina musi zbudować cały system obsługi i zabezpieczenia tego. No, pewnie on będzie modyfikowany, tak jak w wielu przypadkach, tak? czy artylerii, czy hajmarsów Ja nie sądzę, żeby tam ukraińscy artyści przestrzegali tych wszystkich regulacji, które są u nas no, troszeczkę jednak w innym kontekście. No, Ale jednak samolot w 16 koncepcyjnie to nie jest MIG-29, tak? to nie jest samolot, który by który wykonuje zadania z lotnic przygodnych i wymaga troszeczkę no, większej kultury, kultury technicznej, więc to trudno powiedzieć. Natomiast e, bardzo ważnym elementem, łączącym to e, są też te, wspomniałeś, te. Mm, te te skuteczne operacje ukraińskie, które były przeprowadzone. Czyli Ukraina nie czeka na F16. Ukraina próbuje się bronić. Cały czas podkreślamy broni się heroicznie. Mimo, że nie otrzymała. Nie tak na czas i nie ilości, na czas i i takiej ilości, jak potrzeba. Usiłuje po pierwsze odciąć zasilanie. Jednostką rosyjskim, siłą rosyjskim, które ją atakują. I to, to jest najważniejsza część tej, tej obserwacji, żeby włączyć tę historię. To, to, że uderzyli na 1300 km szachid, no nie szachidami, swoimi tak dronami własnej produkcji, w fabrykę szachidów, powoduje tą symetrię. Tak? Czyli jeżeli Rosjanie atakują infrastrukturę krytyczną dla państwa, czyli właśnie infrastrukturę energetyczną, to możliwość Ukrainy w ramach samobrony do uderzania tych celów, które są właśnie wrażliwe. Tak nie czekajmy na tego Szachida, żeby potem polski piorun, nomen no tak, świetne, świetne recenzje, to samo jeżeli chodzi o urmety i, i nasze flyaje, podkreślano to wszędzie, że oni innych nie chcą. Trafiają. Trafiają. Pol polskie drogi tak, trafiają. Bardzo, bardzo pozytywnie ocenione. E, I żeby nie czekać, aż ten piorun zestrzeli tego, tego Szachida, tak, e, tylko żeby po prostu go zniszczyć tam, gdzie jest produkcja. Dlatego, że tam w, w tym zakładzie w głębi Rosji, po pierwsze połączenie sankcji, które będą dokładnie tymi sankcjami, które... Wpłynął na tą linię produkcyjną, zniszczenie tej infrastruktury, czy nawet wyeliminowanie tak części personelu inż inżynierskiego spowolni tą operację, tak, rosyjską. I teraz my, my pokazujemy coś absolutnie no, no sprzecznego, czyli w narracji pojawia się historia, że nie możemy, nie zezwalamy na ataki w głębi Rosji, Taurusów nie możemy wysłać, bo one są w Niemczech potrzebne, tak jak te 300 czołgów, tak. Nie możemy... A tak, że eskalacja że, że eskalacja. Eskalacyjne. Więc eskalacyjne. tutaj, tutaj jak, jak się tutaj wspólnie z widzami przesuniemy do tej pierwszej naszej części, tak? czyli jeżeli chcemy mieć tą strategię zwycięstwa, jeżeli chcemy mieć definicję, jak ona ma wyglądać, no to co jeszcze, jaki jeszcze argument racjonalny ma, ma trafić, żeby w końcu otworzyć, że tak powiem, te magazyny, dać te systemy i wtedy... Tak, pozbawić Rosjan możliwości zasilania operacji. No tu jest jeszcze jedna rzecz. W ostatnim odcinku chwilę uwagi temu poświęciliśmy, tym protestom, a głównie amerykańskim, że oto Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie. No, zakomunikowane też to było tam przez kilku polityków amerykańskich. Tak, tak, że... E, nie jest oczekiwane. I, i pani ambasador e, Julie Smith e, w NATO i sekretarz Blinken e, tak dość wprost powiedzieli, że e, administracja prezydenta Bidena nie jest zachwycona tym, że Ukraińcy atakują rosyjskie rafinerie, atakują e, infrastrukturę krytyczną rosyjską na rosyjskim terytorium. I teraz... E, frustracja strony ukraińskiej polega ta, na tym, że z jednej strony y, nie otrzymują na czas i w ilości, które byłoby potrzebne. Ilości i jakości, bo to jakości, się to roznażało, środków, środków walki, które by pomagały odepchnąć mm -hmm. y, siły rosyjskie, albo też odciąć te siły rosyjskie od zasilania właśnie w części zamienne, właśnie w paliwa, właśnie y, w, y, no, w całą tą infrastrukturę niezbędną do podtrzymania pola walki a z drugiej strony yy, zabrania się im, yy, można powiedzieć politycznie, prowadzenia wojny która w jakiś sposób by odciążyła tą linię frontu. Bo jeżeli Rosjanie nie będą mieli paliwa, jeżeli Rosjanie e, będą mieli kłopoty z, logi z logistyką, to nie będą mogli przejść do ofensywy. Mniej żołnierzy ukraińskich będzie ginąć. To jest niezwykle ważne do, do wprowadzeniu tej nierównej, przecież nierównej walki. Więc e, to budzi ogromną frustrację, można powiedzieć wściekłość e, e, Ukraińców i e, w związku z tym Ukraińcy też nie podporządkowują tym wezwaniom. Więc, więc jak mówią, że jeśli taka ma być ta wasza definicja zwycięstwa, to my mamy troszeczkę inny na to, na to pogląd. Ja czytam takie analizy, nie wiem, wydają mi się chyba trochę przestrzelone, że tam, nie wiem, 15% infrastruktury rosyjskiej zostało zniszczonych, czy tam, nie wiem, spowolnione tymi e, uderzeniami głębokimi różnego rodzaju, bo to nie tylko kwestie uderzeń dronowych, ale też i działanie e, sił specjalnych ukraińskich. I słyszałem taką narrację, że no faktycznie, jeżeli Ukraińcy dokonają jakiegoś przełomu, i ta produkcja spadnie, czy okaże się, że tam ceny ropy oczywiście pójdą do góry, bo Rosjanie są ciągle importerem tutaj tych surowców, no to wtedy przeciętny teksańczyk na stacji benzynowej przed wyborami będzie z niezadowolony, bo mu tam cena paliwa skoczy. Ja, ja nie wiem, czy to tak funkcjonuje, czy to jest bardziej jakiś psychologiczny właśnie element, o czym mówisz, tej eskalacji, że Rosjanie nagle tam nacisną guzik, o czym mówią Ukraińcy cały czas, że oni mogą nacisnąć dziś, bez żadnej tak, prowokacji. To, że oni, jeżeli będzie taki plan, to niepotrzebne jest żadne argumenty. A pozbawiamy ich tutaj najważniejszego elementu oddziaływania, i oni pokazali w dwóch obszarach, to to jest niebywałe. I jakby dokonując takiego połączenia, jak Państwo pamiętają, tutaj widzowie, wizytę prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych i zakupy naszych jazzmów, tak, I artylerii w dalekim zasięgu, to to jest dokładnie to, to co powinniśmy tutaj szybko. Na, na, że powiem odtworzyć, dlatego że to będzie bolesne. To jest potrzebne dla całego państwa do pozbawiania przeciwnika na dużych odległościach zdolności zasilania operacji. No właśnie, bo chodzi generalnie rzecz biorąc o to, że y, jeśli y, armia rosyjska stanęłaby gdzieś nad polską granicą, albo nie daj Boże jeszcze, przekroczyła tą granicę. To... Czy też krajów bałtyckich, tak? Czy też, czy też państw bałtyckich. To naszym zadaniem sił zbrojnych, polskich, NATO, będzie odcięcie zasilania tej, tej masy ofensywnej rosyjskich wojsk, które będą parły na zachód. One oczywiście musi mieć swoje tutaj usadowienie w strategii bezpieczeństwa narodowego, tak w obrony, w strategii wojskowej, tak, doktrynalnie, następnie ćwiczenia, sygnalizacja, że jesteśmy do tego gotowi, także bez wysłania tego sygnału, no będziemy mieli, to, co się dzieje na terenach okupowanych dzisiaj, tak, to, co armia rosyjska robi z cywilami, z dziećmi, tak? porwania, to inny, innego wariantu nie ma. Rosyjska armia się po wojnie nie cywilizuje nagle, nie przyjmie innych standardów, więc tak, tak są to ważne rzeczy. Stąd wybieramy dla Państwa właśnie te wydarzenia, komentując, żeby one układały się tutaj w całość czy śmigłowce, tak, nasze szturmowe, które tutaj rozmawialiśmy o, o, o bardzo dużych ilościach. Niektórzy sądzą, że. że za dużo. Że, no bo za dużo, ale że one nie ma takiej roli. Nagle się okazuje, że także podstawowym elementem walki radioelektronicznej przed uderza, uderzeniami szachidów właśnie są rosyjskie śmigłowce, które przylatują i zagłuszają systemy e, radiolokacyjne tak obrony przeciwlotniczej, więc tutaj myślę, że, że to trzeba zostawić fachowcom do, do analiz. Natomiast jeszcze jest, jest jeszcze jeden te... etap, jest jeszcze jedna domena, w którym okay, Ukraińcy odnoszą sukces. sukces. Mm -hmm. Można powiedzieć spektakularny. Tak? Udało im się e, odepchnąć e, flotę czarnomorską. Flotę czarnomorską. Mm -hmm. e, udało im się odrożnić szlaki komunikacyjne. I z, um, udało im się do tego doprowadzić stosując stosunkowo, można powiedzieć, tanie systemy walki. Nie mają e, własnej floty. Własna ukraińska flota została przez Rosjan zatopiona w pierwszych w zasadzie... E, fazach konfliktu, można tak powiedzieć, zarówno 2014, jak i 2022. Więc systemami dronów, systemami powietrznych, powietrznych i, morskich. i morskich siły zbrojne Ukrainy zdołały no, stłumić potencjał floty czarnomorskiej. Czy stworzyć takie zagrożenie, jakby stworzyć taką swoistą strefę antydostępową, że rosyjska flota po prostu musiała odejść, bo, bo nie czuła się bezpiecznie, w, nie mogła wykonywać zadań, zadań operacyjnych, na morzu czarnym. I to, to pokazuje, że państwo, które w tej asymetrii potężnej tak, jest ulokowane, nie mające, tak jak mówisz, monarchii wojennej, jest w stanie właśnie przez odpowiednią implementację Technologii, ale też i dobre dowodzenie, i tutaj współpraca, bo to może kiedyś podręczniki napiszą, jak to tam z tym wszystkim było. Nie będziemy tutaj Rosjanom ułatwiać zadania, to okazuje się, że faktycznie państwo tej wielkości jest w stanie takie zdanie wykonać. I to jest potężny też obszar analiz dla, dla nas, jak wygląda właśnie rola systemów relatywnie tanich, tak jak mówisz, powietrznych, nawodnych czy podwodnych żeby z wykorzystaniem tych technologii stwarzać dzisiaj dylematy strategiczne Rosjanom do całej żeglugi praktycznie na Morzu Czarnym. Co daje efekty takie, że znowu otwarte jest Odessa, można wysyłać zboże. Tak? To są, to są cele strategiczne tak. osiągnięte przez taktyczne uderzenia dronowe. Ale tu jest jeszcze jeden element, który, o którym chciałem wspomnieć. Mianowicie e, kilka razy w swoich zwracaliśmy uwagę, czy zwracaliśmy wspólnie uwagę na koszt danej platformie. W naszych y, rozmowach, spotkaniach często to się pojawiało. Że, że nasi rozmówcy ukraińscy zwracali uwagę no, uwagę na fakt, że wprawdzie duża część systemów, e, właśnie tych bezzałogowców, dronowych, który, których otrzymuje e, od wspierających ją sojuszników na zachodzie, jest po prostu bardzo droga, więc e, nie nadaje się do wykorzystania dla Ukraińców, dlatego że no, masowa, produkcja, masowa produkcja jest niemożliwa w zasadzie e, i poszukują systemów, które są Relatywnie tanie, relatywnie skuteczne. Słyszały, słyszeliśmy taką liczbę, że prawie 90% tych systemów, które dostępnych w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych jest po prostu nieprzystająca do potrzeb tej konkretnej sytuacji, tej konkretnej wojny i tego konkretnego. Ca całego łańcucha zasilania od wprowadzenia poprzez użycie, tak, modyfikacje, utrzymanie, remonty, części zamienne. Tak, to, to są systemy, które w, te w tej skali wojny wydają się no, takimi do przemyślenia. I znakomicie. Natomiast na tym tle sprawdzają się właśnie systemy polskie. Mhm. Polskie bezagłowce, polskie drony są przez armię ukraińską, żołnierzy ukraińskich chwalone. Po pierwsze trafiają, po drugie są relatywnie tanie, łatwe w obsłudze, są bardzo skuteczne. I tutaj też jakby zaciekawiło mnie, bo właściwie słyszę to również nie tylko na Ukrainie, ale wszędzie gdzie się jeździ, są takie. Są takie dwa wszechświaty, które wchodzą ze sobą w interakcję. Jeden to jest ten właśnie wszechświat technologiczny, startupów, bardzo młodych ludzi pełnych pasji, którzy są w stanie z praktycznie istniejących technologii stworzyć system uzbrojenia. Tak? W niewspółmiernie krótkie czasy eksperymentowania, wdrażania, implementacji, tak? że no, no to jakby godne jest pochwały. A z drugiej strony jest system, jest państwo, tak? jest właśnie to, że nie może każda brygada mieć innego systemu. Zbudowana przez zespół tam modelarzy, którzy robią bezpilotowce Majsterkowiczów, każdych... ta. Majsterkowiczów. Tak, tak niestety na Ukrainie to wygląda, no bo taka jest potrzeba. Oni się bronią w każdym możliwym systemem, począwszy od niekinetycznych, kinetycznych od inf informacji. Innowacyjność jest, tak, jest na samochód. każdym obszarze. Więc na tutaj obszarze. w bardzo wielu tych obszarach to, to się spotykało I, i znowu wrócę z uporem maniaka. Tak? Jeżeli nie ma strategii, to nie może być przyzwolenia na to, że, że mamy tutaj technologię, która. Wiadomo, bo część tych podmiotów to są też firmy prywatne, tak, które zawsze nas przekonają, że to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Więc na ile usprawnić tą komunikację i troszeczkę przyspieszyć tą strategię w definiowalności, ale ile też spowolnić tą, tą, tą część właśnie innowacji na dole, żeby ona nie wychodziła w, w kierunek, który jest niepożądany, nieoczekiwany. Stąd powiedziałem na początku, że ta wojna na Ukrainie i, i w Izraelu, a przyglądam się tutaj bardzo długo, są tym laboratorium, tak? Mhm. Jakkolwiek brzydko, brzydko to, to może wybrzmieć, gdzie są i te bardzo tanie elementy, ale też i nowoczesne technologie, i sztuczna inteligencja. Tych platform lądowych jest niewiele. Nie widzę ich za bardzo tutaj w Izraelu tak? do zastosowania. Na Ukrainie nie ma wcale. Autonomiczny. Autonomicznych, tak. tak, platform, które chociaż są akurat te morskie, to morskie można zlecić właśnie do tej domeny, tak niekoniecznie powietrznej. Więc tutaj potrzebna jest taka duża, duża refleksja, bo tak jak jest ten przykład tego F-16. Co innego, F-16 na Ukrainie, który dzisiaj będzie latał i będzie uzyskiwał efekty taktyczne, a co innego nasze tutaj myśliwce z naszym uzbrojeniem, tak, z naszymi jazzmami, z naszymi ałaksami, mówię o natowskimi, tak, z naszymi cysternami, z systemem logistycznym, z systemem dowodzenia. To są dwie zupełnie inne rzeczy. O, tu więc. jest jeszcze jeden ważny... Jest duże niebezpieczeństwo takiej nadinterpretacji. Wielu... Pojawia się jeden ważny element, mianowicie przeciwnik się też dostosowuje. Tutaj Ukraińcy nam zwracali uwagę, że te słynne tureckie drony, bajraktary, o których śpiewali piosenki, tak. które były powodem dumy społeczeństwa ukraińskiego w tej pierwszej fazie wojny. No one w zasadzie w tej chwili przestały być przydatne, w takim stopniu jak były, ponieważ Rosjanie nauczyli się je zagłuszać, nauczyli się z nimi walczyć. To, to są systemy dość, okazały się być dość wrażliwe na systemy no, zagłuszania rosyjskie. Rosjanie po prostu skutecznie za pomocą walki radioelektronicznej zaczęli eliminować ten rodzaj uzbrojenia ukraińskiego z pola walki. Myślę, że czeka nas tutaj taki swoisty renesans walki radioelektronicznej. Bo ona była przez lata takim troszeczkę tematem no, nieporuszanym z wielu obszarów. Tak? Po pierwsze, inne, inne niebezpieczeństwa, tutaj te operacje, w ten NATO było zaangażowane, ale też poszczególne państwa, no nie, niekoniecznie miały przeciwnika, który był w stanie walkę radioelektryczną prowadzić. Wynikało to też z różnych ograniczeń prawnych, bo to nie tak prosto zrobić ćwiczenie i tam pół Polski zagłuszyć tak nagle, bo, bo mamy ćwiczenie walki radioelektronicznej. elektronicznej. Jedno z pytań, wiem, że chyba widziałem tutaj przygotowane, dotyczyło między innymi właśnie tego systemu zagłuszania. Do pytań, przejdziemy Także to, to, nie jest takie, to nie jest takie proste, jednoznaczne, że, że jest to taka zupełna nieświadomość. Natomiast we wszystkich briefingach praktycznie już i tych technologicznych i tych dotyczących operacji walka elektroniczna pojawiała się, nie wiem, łącznie tam z z takimi, nie wiem, taśmą klejącą przyklejanymi zestawami do rosyjskich czołgów, które właśnie miały być z mikrofonami jakimiś. Tak, nie, nie pancerz stanowi się zagrożenie, e, nie, zabezpieczenie, tylko właśnie walka radioelektroniczna, która powoduje, że drony, które są dzisiaj największym zagrożeniem, akurat na Ukrainie, tak, czołgów rosyjskich, no nie będą w stanie tego stanie. Muszę, muszę ci to pytanie zadać, dlatego że pewnie nasi widzowie e, również chcieliby usłyszeć. Jak te doświadczenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, sposobu jak ono się prowadzi, tych systemów walki, tych, także tych poziomów strat mają się do takich polskiego myślenia, naszego, naszej strategii myślenia o no, po pierwsze odstraszaniu Rosji? Po drugie, jak ewentualnie NATO przygotowuje się do starcia z tego rodzaju armią prowadzącą wojnę w taki, a nie inny sposób od stuleci. Czy generalnie rzecz biorąc... Czego jesteśmy w stanie się nauczyć z, tej, z, tej, z obrazu wojny rosyjsko-ukraińskiej? Ja, ja tutaj jestem daleki od takiego wyciągania właśnie poszczególnych takich technicznych czy taktycznych epizodów i wkładania to w kontekst i wszystkiego tutaj jakby reaktywnie implementowania na nasze potrzeby. Bo ta wojna na Ukrainie jest specyficzna, tak? Tam armia rosyjska, która miała takie cele akurat strategiczna Armia Ukraińska, która miała takie możliwości, zwarła się tutaj, państwa się zwarły z potencjałem demograficznym, innowacyjnym, politycznym, ekonomicznym, finansowym, tak? Kulturami. I, strategii kulturami, strategii. tak, więc tu, tutaj, tutaj już bardzo często że są podkreślane głównie przez, przez młodszych oficerów, więc, y, więc tutaj y, ta odpowiedź, no to zależy, tak, musiałoby tak, tak zabrzmieć, bo y, In, inaczej by to wyglądało, gdyby faktycznie Rosjanie się chcieli zamachnąć na któreś z krajów bałtyckich czy, czy na Rzeczpospolitą. Natomiast na pewno trzeba się przyglądać we wszystkich obszarach, jak się broni państwo. Nie, nie jak się broni, walczą siły tak. zbrojne, tak? jak się broni państwo. I to świetny przykład z tymi, z tymi alarmami, które były ogłaszane. Tak? Czyli znowu musiałaby być regulacja prawna. Tak, no bo tam nie było dyskusji, jest alarmka, alarm, każdy schodzi, ma aplikację. Aplikację tak. I, i, I wie, tak, ona jest połączona z, z wieloma innymi jeszcze elementami. Więc musielibyśmy to, tą regulację prawną zrobić, zaimplementować, wydać dokumenty, nałożyć odpowiedzialność na poszczególne elementy państwa i potem egzekwować tak, od obywateli. Tak, tak jak często powtarzam, że tak jak za bilet za nie bilet, tylko mandat za złe parkowanie, dostalibyśmy mandat za, za złe zachowanie się w czasie alarmu w danym. Co nie jest rzeczą prostą, ale tak? to jest ważny element. Ale że, To jest dla mnie największa taka lesyzla. Ta z le... aplikacja działa w dwie strony. Nie tylko dostarcza informacje o zagrożeniu, ale też zbiera informacje, gdzie kto, za, jak zareagował w, w danej chwili, gdzie jest zgromadzenie, powiedzmy ludzkie, mhm. w, gdzie ludzie udali się do, do jakiegoś. Na, na szczęście Rosjanie nie są w stanie jeszcze tego tak traktować. Tam, tam troszeczkę tych mitów też odpada. Łącznie z tym używaniem telefonów komórkowych, tak, my, my zrobiliśmy fenomenalny krok do przodu, jeśli chodzi o tutaj naszą, naszą drużynę z cyber i z implementację, w większości były to zmiany o charakterze kulturowym, a nie technologicznym, Także się udało, że można te, z tych, tych samych istniejących technologii korzystać w zupełnie w zupełnie inny sposób. To samo było słychać na Ukrainie. Więc ja uważam, że tak jak te, te bunkry przysłowiowe dla, dla yy, tak powiem szczerze tak trochę jakby paradoksalnie, większą tam u uwagę widziałem Ukraińców w budowaniu schronów dla, dla tych infrastruktury, infrastruktury energetycznych niż tych schronów w wielkim mieście, które schronów w, takich, w sensu stricto ma naprawdę masa. Przykład, przykład tego Wi-Fi, które tam działa wszędzie, tak? tak. W każdym... Bezpłatne Wi-Fi, wi więc tutaj be bez tego nie może być tak, że no, skończył mi się pakiet i teraz no, nie mogę już tutaj być poinformowany to o zagrożeniu. Dokładnie, tak? bo to jest interes wszystkich, więc, więc takie zupełnie inne podejście do do myślenia o bezpieczeństwie jest wielką, wielkim tutaj znakiem zapytania. Podobnie jest to w Izraelu, tak, w państwie, który też jednak z tą informacją szeroko pojętą tak sobie tutaj radzi. Słuchaj, musimy odpowiedzieć jeszcze w tej części naszego spotkania, jeszcze na jedno pytanie, które na pewno i sami sobie zadajemy, i widzowie nam zadają po, wy, po wysłuchaniu naszych, naszej tutaj rozmowy i relacji z, z, z tego, jak wygląda ta wojna e, rosyjsko-ukraińska. Mianowicie, <laughs> e, co należałoby zrobić, kiedy taki moment może nastąpić, e, że Rosjanie uznają, że jednak nie udało się, że ponieśli klęskę, że jednak ta wojna do niczego nie prowadzi? Gdzie, gdzie taki moment? Ja mam swoją odpowiedź. Ja. Co, na, Ale na, na, poziomie, na pewno się nad tym zastanawiałeś i dyskutowaliśmy to w różnych kontekstach. Ja na, na poziomie wojskowym nie widzę, to, to nie jest pytanie do wojskowych. To, to musielibyśmy sobie jakby odszyfrować jeszcze raz to, co rozmawialiśmy też w pociągu, mając tutaj parę godzin dla, dla siebie. E, to jest kwestia tego, żeby poszukać jakby takich mechanizmów, jak upadały imperia. Ich kilka w historii mieliśmy tak? i każdy z nich ma taki historyczny kontekst konkretny, który powodował, że, że to było możliwe, tak? że są wymuszone przez niektóre czynniki, ale też w danym lokalizacji, nie wiem, Imperium Brytyjskie, czy Perskie, czy, czy tutaj e, Rzymskie, tak? nie, nie, nie do końca chyba to Imperium Rosyjskie, gdybyśmy tak umownie dla potrzeby tutaj teorii tak je nazwali bo czy ono nim jest, czy nie, to pewnie akademicka dyskusja. Wydaje mi się, że nie mamy odpowiedzi na to. Jesteśmy reaktywni. My tak biegamy z tą gaśnicą i gasimy każdy pożar, a nie zastanawiamy, czemu się pali. I nie mamy... Nawet jak Ukraińców pytaliśmy, jak te rosyjskie elity od środka rozsadzić, tak? Jak powodować jakiś niepokój nie wiem, tych oligarchów, którzy przecież są jakby tym napędem rosyjskiemu systemu politycznego. Czy czy jakichś innych właśnie lokalnych władców. Nie wiem, ja nie widzę, powiem szczerze, żebym miał być tutaj uczciwy, nie widzę takich możliwości. Niewątpliwie jest jeszcze duże e, pole, obszar e, zwalczania tej rosyjskiej agresywności, który nie jest wykorzystany, nawet jeżeli popatrzymy na to, jak Zachód... <coughs> prowadził wojnę ze Związkiem Sowieckim, mhm. prowadził wojnę propagandową, starał się dotrzeć do rosyjskiego społeczeństwa, starał się dotrzeć do społeczeństw Europy Środkowej. Ale to, ekonomia, ale to ekonomia ich zagoniła do, do... Ale jednocześnie osłabianie, podważanie wiarygodności władz komunistycznych okazało się skuteczne. Tak? W pewnym momencie... Tej elicie sowieckiej nikt w Rosji już nie wierzył, czy w całym obszarze Związku Sowieckiego. Można powiedzieć, stworzyła się równoległa rzeczywistość. Ta rzeczywistość e, oficjalna i ten, ten e, podziemna, można powiedzieć, równoległa. Ten, ten kultura samizdatu, ten kultura e, słuchania e, audycji, czy też wolnego, wolnej Europy, mhm. głosu Ameryki. E, e, Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć tak, Radio Wolna Europa tego obecnie Zachód nie robi. Nie robi i powiem Ci, że tutaj jest jeszcze jeden taki czynnik, który się przeplata we wszystkich naszych dyskusjach, zwłaszcza amerykańskiej delegacji, która była strasznie taka elektryczna. Jak omawialiśmy jakikolwiek temat dotyczący potencjału rosyjskiego, jakie tam jest połączenie z Chinami, nie wiem czy to zauważyłeś. Tak. Cokolwiek dotyczyło Chin na Korei troszeczkę mniej, bo Korea jest takim pośrednikiem troszeczkę, tak, Iran yy, zdecydowanie, tutaj też kwestię omawialiśmy wcześniej połączenia tych doświadczeń z Iranu versus HuTI, kontrola żeglugi, potem znowu Iran, przekazujący te do Rosji. Rosja, która produkuje drony na wojnie na Ukrainie. Więc tutaj yy, Chiny i ich rola, która sądząc, też po ostatnich, będziemy o tym już rozmawiać o tym spotkaniu yy, Ławrowa z chińskimi odpowiednikami, no wydaje się chyba jakby wyciągać poza ten kontekst. Ta analogia tutaj z tej zimnej wojny, to, że możemy tą Rosję zapędzić ekonomicznie do jakiegoś nowego, nie wiem, wyścigu zbrojeń 2.0 nie jest taka, taka jednoznaczna moim zdaniem. E, aczkolwiek uważam, że y, y, uderzenie w Putina i osłabienie jego autorytetu, osłabienie jego wiarygodności jest w zasadzie jedynym takim receptą, którą od razu można wypisać na prowadzenie tej walki. To Putin powiedział Rosjanom, Um, że trzeba zaatakować Ukrainę. To Putin powiedział Rosjanom, że muszą <coughs> za ten cel zginąć. Um, I to Putin mówi Rosjanom, że Rosja tę wojnę wygra. Bez podważenia jego autorytetu tej wojny się rozstrzygnąć nie da. Ja, ja też napisałem sobie takie bardziej myśli chyba i rekomendacje dla siebie samego, do dalszych rozważań. To oczywiście zachęcamy też widzów do dokumentowania. Pierwszym z nich jest oczywiście taka potrzeba podejścia strategicznego, ale asymetrycznie to, co Ukraińcy powtarzali, że no nigdy oni nie zbudują tylu czołgów, tylu samolotów, tylu rakiet, jak budują to Rosjanie. Więc trzeba robić wszystko, żeby Ukra Ukraina miała te asymetryczne elementy oddziaływania na te wrażliwości rosyjskie, ale nie w tym myśleniu konwencjonalnym, nawet sama mobilizacja, tak, tutaj 300 tysięcy w Rosji to ona musi troszeczkę inaczej wyglądać na, na Ukrainie, dlatego że czas jest inny, skala jest inna, możliwości są inne. Drugi, to jest oczywiście absolutnie fundamentalny z wojskowego punktu widzenia i on by się wpisywał tutaj w to takie nasze rozumienie, to jest, nasze mówię o Zachodzie, to jest zezwolenie polityczne na uderzenie głębokie w Rosji. Jeżeli tego nie będzie, tak przecież mówimy o uderzeniach konwencjonalnych, a nie żadnych innych i mówimy o uderzeniach na wrażliwą infrastrukturę. A nie na obiekty cywilne. Tak? No, na fabryki amunicji. Fabryki, na fabryki amunicji sprzętu, dronów, tak. dronów ym, rafinerie, pompy, dalej. Tak, tak no, tak celów Więc jest dość dużo. Bez, bez tego nie, nie zadrży ten system wewnętrzny, o czym mówisz. Tak? Czyli ci oligarchowie, którzy mogą mieć inne interesy, nagle okaże się, że ta też taka percepcja rosyjska jako państwa, które no, jest wrażliwe, tak? bo tam się różne rzeczy mogą dziać. Co do tego stratkomu, jakby szeroko pojętego. Też pamiętam tę naszą dyskusję z tutaj przedstawicielką właśnie tej komunikacji strategicznej. Nagle się okazuje, że my wszyscy ten statkom rozumiemy, ale na końcu dnia on musi mieć tę swoją egzekutywę, tak? czyli różnego rodzaju operacje, które się wykonuje. I jakkolwiek dobrze to brzmi, jest to w Rosji możliwe, tak? Że Putin powie to teraz proszę tam, nie wiem, nową wersję historii wymyśleć, i niech tam ambasador w Warszawie. Tak, wygłosi ją, zobaczymy, co się będzie działo. To u nas nie ma takiego podmiotu, który się zajmuje operacjami informacyjnymi na poziomie państwa, czy, czy nie wiem, czy Sojuszu Północnoatlantyckiego. To, jest. Nie? to, to, nie, jest, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. To, co można lokalnie gdzieś tam zrobić, albo to, co Ukraińcy nawet robią, tak? gdzie no, bronią się już wszystkimi możliwymi metodami, yy, w większości... Ale też jeżeli chodzi o strat, to narzekali, że, że czasami działa lepiej, czasami gorzej, w hmm. zależności od tego. Choć też sugerowaliśmy, żeby, żeby jednak podwyższyć tą intensywność do tego poziomu z początku wojny. Tak I jest. żeby w, po przedstawieniu tych, tych now wojen nowej generacji, w tym rozumieniu naszym, czyli hmm. przemysłu, zagłady, tak, żeby to częściej też komunikować. No i Pytanie, to, to jak my mamy, jak, jaka instytucja ma się tutaj tym zająć? To, to jest temat z, tutaj ze znakiem zapytania? polskiego stratkomu jest nieodzowne. Uważam, bo, że... Bo to jest... Na poziomie państwa mówisz. Tak? Na poziomie państwa. No to jest też tak, że czasami instytucje, państwowe instytucje analityczne albo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ośrodek Studiów Wschodnich czy jakieś inne instytucje, nawet akademickie, formułowane są oczekiwania Y, dotyczące właśnie no, przeciwdziałania czy też y, rosyjskiej y, akcji hybrydowej czy y, rosyjskiej propagandzie. No, y, jednak y, powinien być jednak taki centralny ośrodek, który, y, który po pierwsze monitoruje. Tą aktywność. Po drugie, no, ponosi polityczną odpowiedzialność za zastosowanie kontrakcji, także kontrargumentacji. Więc powstanie takiego, takiego centrum jest niezbędne, moim zdaniem. No tak, już jakby szukając przykładów, jeżeli Rosjanie stosują nieprywatne prywatne kompanie, takie jak chociażby Wagner, no to szukając symetry, no nie możemy teraz pomyśleć, że my tutaj w nas naszym systemie cywilizacyjnym, prawnym, tak etycznym, nagle sobie stworzymy też jakieś swoje prywatne kompanie, żeby tą atrybucję zmniejszać. To jest niemożliwe, więc tutaj takie podejście troszeczkę out of the box, biorąc pod uwagę to, co widzimy na Ukrainie, ale też, żeby szukać właśnie bardziej tych wrażliwości rosyjskich. Jest tam tej podatności naprawdę wiele i potem tym środku oddziaływania jest niezwykle ważne. Dodałbym jeszcze to, to wsparcie finansowe jednak, tak, że żeby wymagać, no muszą mieć pewność, że w funkcji roku, dwóch, trzech, pięciu ta pomoc będzie gwarantowana, będzie duża, stosownie do potrzeb, i wtedy można tę strategię budować na, na jakichś podstawach finansowania. No, na dzisiaj, matematycznie rzecz biorąc, te budżety Unii Europejskiej są, są pokaźne. Tak? Nawet my jesteśmy tutaj przykładem, tak? żeśmy tak potężną pomoc dla Ukrainy militarną, ale też nie militarną, przecież tutaj... Humanitarną. Humanitarną. Całe służby tutaj społeczne, medycyna, edukacja, tak poświęcili i to się nic nie dzieje. Państwo funkcjonuje, tak? Więc nas na to stać. Tylko chodzi o decyzje polityczne, żebyśmy rozumieli to, co powiedziałeś na początku, że to jest dla nich gra o wszystko, tak? Oni powiedzieli, albo będą, albo zwyciężą, albo będą martwi. Oni mają absolutną świadomość, nawet uderzające było to, jak byliśmy na tym uniwersytecie, bardzo młodzi ludzie, połowa tej sali to to, to młodzi, kadeci. młodzi kadeci, przyszli oficerowie pierwszego roku, tak? Bardzo duża część dziewczyn, dziewczyn, tak? I się z nimi rozmawiało. No, tak, pytania bardzo dojrzałe, bardzo takie. Świetny angielski e, często. Świetny angielski, tak? Natomiast widać było w tych młodych ludziach, że tam tego uśmiechu nie ma, nie? że oni mają świadomość, że, że dzisiaj są na uczelni, uczą się, tak, ale za chwilę nie wiedzą, jak będzie wyglądać koniec roku, dwa lata, trzy lata, jak będą trafiać tutaj na, na front. Więc ta świadomość społeczna na Ukrainie jest, jest potężna. I to, co można na koniec powiedzieć, no, żadnych negocjacji. To, to Jeżeli będziemy narracyjnie... Wiadomo, no, wojny kończą się w różny sposób. Jak tu Marek Mili mówił zawsze, że one się jakoś tam strategicznie zaczynają i strategicznie kończą. Natomiast na, tym, na tej fazie tej heroicznej obrony, Ukrainy, tak? Jeżeli my tutaj z taką potęgą ekonomiczną, cywilizacyjną Zachodu chcielibyśmy mówić o tym, żeby rozwiązać problem dnia, a nie rozwiązać problemu roku i usiądźmy tak? i wywieźmy tą przysłowiową białą flagę i, i jakoś to będzie, no to myślę, że przedstawiliśmy tutaj dzisiaj Państwu... Yy, wizję, jak Rosjanie walczyli wczoraj, dzisiaj i jak będą walczyć jutro. Więc to, to jest dla nas ten tu wybór. Jest Jeżeli chcemy jedna, to zaakceptować... jeszcze, jeden, jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć. Mianowicie e, 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 otóż e, spotykaliśmy się z ogromną sympatią społeczeństwa ukraińskiego. Przedstawicieli władz, przedstawicieli... Pols polskie flagi wszędzie, podziękowania w każdym briefingu. Poza... Wody. Właśnie podziękowania przekażę Polska cieszy się... E, Dużym autorytetem, wdzięcznością. Oczywiście e, pytano nas o tym o, o, zarówno o protesty, e, problem zboża, protesty transportowe. Chociaż ale, bardzo to było takie, ale, ra, raczej pytania zawierały, czy my widzimy rosyjską, rosyjski ślad w tym wszystkim. To wiesz to, to co, jest... mi się wydaje, mi się wydaje, że, że to społeczeństwo, które, które ponosi takie wyrzeczenia, takie straty, tak cierpi ma świadomość, że y, to są również koszty dla polskiego społeczeństwa, że ta wojna jest y, także dla Polaków trudna. Y, nikt nie ma wątpliwości, że wśród protestujących... Y, protestujących rolników czy transportowców, większość, większość z nich to są po prostu ludzie, którzy muszą no, przeżyć, przeżyć. Tak. Z sympatyzują z Ukrainą, są antyrosyjscy, no ale też ponoszą jakieś, jakieś koszty. Więc um, pytano nas o tym, czy, czy mamy świadomość mhm że Rosja z tego korzysta i próbuje, próbuje jakoś skorzystać z tych, z tych napięć. Moim zdaniem wszyscy mają taką świadomość. Przez tak nami... odpowiadaliśmy. To i zarówno nami... rolnicy, jak i, jak i polscy przemysłowcy, jak i polscy transportowcy mają świadomość, że to zagrożenie rosyjskie jest zagrożeniem no, tą dominującym. No a problemy trzeba rozwiązywać, dlatego że to jest wojna i to jest walka o powstrzymanie rosyjskiego imperializmu. Dokładnie, Ta się jedna taka scena, która chyba dla, dla wszystkich rodziców tutaj um, no jest bardzo, bardzo taka symboliczna, kiedy ta rodzina wraca um, z Polski tak, i, na, i, na, i na dworcu kolejowym włączają się aplikacje um, dotyczące ataku i, i ma dziewczynka taka pięcioletnia do mamy mówi, mama my już jesteśmy w domu. Nie? Czyli, czyli ten, to, 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 że jest aplikacja, ktoś ogłasza alarm, Mocniczy, oznacza, oznacza, że jesteś w domu, że już nie jesteś gdzieś. Nie wyrosło już pokolenie, w jakieś pokolenie, które się przyzwyczaiło do rosyjskich dla, ataków do, rakietowych. Dom jest tak w Polsce, jeżeli tych alarm, alarmów nie słyszeli, nie to znaczy, że oni nie są w domu, tak? Straszne. Więc to, to jest absolutnie dla, dla rodziców chyba tutaj wszystkich, którzy już mam nadzieję, pociechy położyli tak do łóżek, ale oglądają nas tutaj wytrwale, myślę, że to jest no, komentarz za, za wszystko. Szanowni Państwo, tu postawimy znowu kropkę. Do tematu trwającej rosyjsko-ukraińskiej wojny będziemy wracać, dlatego że to ona tworzy w kontekst strategiczny, w której się poruszamy, oddziaływuje na politykę, oddziaływuje na długofalowy, bym powiedział, porządek światowy. Więc temat do nas wróci, my wrócimy do tematu, a teraz przechodzimy do. Stałego, stałej rubryki naszego spotkania, mianowicie Nasze Lektury. Nasze Lektury. No właśnie. E, Rajmund, co tam czytasz? Co, Operacja ja, Barbarossa. Węska ja, ja tak, Niemiec na wschodzie. Ja troszeczkę tak no, tradycyjnie tego podszedłem, bo jadąc w jedną, w drugą stronę przyglądałem się oczywiście jak to okiem żołnierza, z powrotem wracaliśmy w dzień, więc można było więcej zobaczyć, jak wygląda teren tak i co, to, co mi tam przypomina. Więc ja zabrałem tutaj dwie książki, one nie są jakieś nadzwyczajne, ale całkiem, całkiem dobrze napisane. Rozmawiałem też ku zaskoczeniu z profesorem Koenem, który też te książki czyta, czerpie z nich wiedzę. To jest operacja. Barbarossa, Davida Stachela, z tej hela, przyznam się bez bicia, nie, wie, nie wiem, to Australijczyk, który, który napisał tą książkę. Mam jest strasznie po, pokreśloną, pozapisywaną. Zdradzę przy okazji w jaki sposób, tak, tu znane osoby, myślę, że dla tych wszystkich te, te, te twarze są tutaj. Pancerniacy wszyscy wiedzą, kto tutaj jest. Ja czytając książki, oczywiście nie wiem, czy to mogę rekomendować. Tak, kreślę, robię sobie notatki. Ale też nieodłącznym elementem oczywiście są mapy, które sobie drukuję, bo bez tego żaden żołnierz książki nie przeczyta, bo nie wie, o co chodzi, więc to się zachowała, wyciągając dzisiaj z domu, do, znalazłem też plan Barbarossa. Myślę, że właśnie dlatego, żeby, żeby nabrać tej skali, tej, tego rozmachu, tak, tych operacji, które się niewiele różnią, tak, bo tutaj tereny, przestrzeń jest ta sama, odległości są te same, rzeki są te same, miejscowości te same. Warto dla tych, którzy, a wiem sądząc tutaj po, po informacjach, masa tutaj naszych widzów czyta, interesuje się historią, warto e, przeczytać. Ja mam tutaj jeszcze jedną książkę, Kijów 41, nomen omen, tak? czyli e, książka, książka, która opisuje dokładnie ten teatr. Okazane są no, brutalne sytuacje Blitzkriegu, gdzie jedno, jednostki pancerne, zwłaszcza tutaj mówię o tej grupie południowej, która szła na, na Krym, musiały, no tak daleko odeszły, że musiały po prostu pozostawić tych jeńców z tyłu i tam piechota miała potężne problemy, żeby tym zarządzać, dochodziło tam do niesamowitych sytuacji, 600 tysięcy tak, pod Kijowem, największe okrążenie chyba w czasie wojny światowej, większość tych ludzi nie, nie przeżyła. Moja technika też czytania, żeby mi to zostawało w głowie, jest... jest ja znalazłem trzy książki z ale wszystkie są świetne. Mam tutaj wydawnictwo Strategy and Tactics Press. To jest takie akurat dedykowane właśnie Barbarosie z przepięknymi mapami, które tutaj można tak znaleźć. Więc to, są, to jest sposób, w jaki ja czytam książki, robię potem sobie masę notatek, szkiców jakiś, kiedyś je może gdzieś opublikuję. Wydaje mi się, że do rozumienia tego wszystkiego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, jakkolwiek byśmy nie mówili o sztucznej inteligencji, algorytmach, dronach, to jednak warto popatrzeć na, na skalę tej wojny, na obszary. One są nie aż tak odległe e, co, do, co do istoty tej analitycznej od tego, co, się, co dzisiaj Armia Rosyjska na tej Ukrainie robi, czy, czy Armia Ukraińska. Także ja polecam e, tego autora, ale z wydrukowanymi mapami. Bo no ma dobrze. Mapy są kiepskie w tych książkach. Tak? A ja mam dla Państwa książkę, którą... Powiem tak, czytam. Nie to, że ją przeczytałem. Męcz, męczysz się, e, czy nie? Y, czyli nie, zaraz powiem, co to jest za książka, a potem o pierwszych wrażeniach. Myślę, że jeszcze do niej pewnie wrócę. To jest książka, która naprawdę przed dwoma tygodniami się ukazała. Matthew Kroniga i Dana Negreji z wprowadzeniem, to są dwóch, dwóch takich strategów amerykańskich związanych z Atlantic Council. Słowo wprowadzenia napisał Mike Pompeo. Republican Foreign Policy and the New Cold War, czyli to jest książka nienaukowa, to jest raczej książka polityczna zawierająca program, propozycje w zasadzie programu partii republikańskiej w nadchodzących wyborach, czy też dla, propozycja dla nowej amerykańskiej republikańskiej administracji, polityki zagranicznej. Tytuł We win, they lose nawiązuje do słynnego, słynnej odpowiedzi Ronalda Reagana, który podczas dyskusji, zaraz po no, wygraniu wyborów prezydenckich, spotkał się ze swoimi doradcami na naradzie na temat polityki zagranicznej i no został zapytany, panie prezydencie, w jakiej polityki pan sobie oczekuje? Tutaj komunizm zaczyna dominować, stwarza zagrożenie. Ostatnie administracje prowadziły politykę odprężenia właśnie dlatego, żeby obniżyć poziom napięcia napięcia między y, wolnym światem i, i Stanami i y, światem zniewolonym, y, Związkiem Sowieckim i Reagan odpowiedział, ależ bardzo prosto ja chcę, abyśmy mieli politykę taką, że my wygrywamy, oni przegrywają. Taka ma być polityka. To ma być polityka zmierzająca do zwycięstwa wolnego świata, do zwycięstwa wolności. I teraz Matthew Kronin, który jest autorem, ja innym razem może przyniosę jakąś jego książkę, który jest autorem, który stara się pokazać, że polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych powinna być oparta o wartość wolności że to powinna być polityka państwa demokratycznego. Stany Zjednoczone powinny dążyć do zapewnienia demokracji zwycięstwa. W innych książkach Matiu Kronik taką tezę upowszechnia. Tu wspólnie z zespołem, jak sądzę, ekspertów republikańskich tworzy taką propozycję, aby dokonać integracji tradycji reganowskiej i tradycji trumpowskiej. W polityce republikanów, mm. że Trump stanowi jednak pewną wartość partii republikańskiej. Mało tego, Trump jest uznawany za jednego z najwybitniejszych prezydentów republikańskich, amerykańskich w tej książce razem z Reaganem. I autorzy oraz Mike Pompeo, po pierwsze, uważają, że czeka nas trzecia zimna wojna czyli znaczy druga zimna wojna, to jest wojna z Chinami. Tak jak pierwsza była ze Związkiem Sowieckim, Blokiem Wschodnim. Tak teraz zbliżamy się do nowej zimnej wojny właśnie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W tej wojnie Stany Zjednoczone powinny dążyć do zwycięstwa, tak jak podczas pierwszej zimnej wojny. Oraz drogą do zwycięstwa jest połączenie, połączenie tradycji. Republikańskich, e, dwóch największych republikańskich administracji, czyli Repu e, Ronalda Reagana i Donalda Trumpa. Oczywiście jest to książka napisana e, z pozycji e, osób, które oferują się do pracy w administracji e, Donalda Trumpa. E, z całą pewnością Mike Pompeo nie zamyka sobie e, mostów, z całą pewnością Maciu Kronik i Dan Negrea również. E, Poczytam tą książkę jeszcze dla Państwa, sam jestem zainteresowany, w którą to stronę zmierza, w którą w stronę autorzy żeglują. Z tego, co zdołałem już przeczytać, te pomysły, nie wszystkie pomysły mnie zachwycają. Niektóre z propozycji są dość płytkie moim zdaniem po łebkach traktowane, ale nie taka jest, jak sądzę, rola tego, tej książki. Nie chodzi tutaj o ani eksperckie, ani akademickie wyjaśnienie, zgłębienie problemu. Nie chodzi tu o żadne prowadzenie badań al Studio. Chodzi po prostu o doktrynę polityczną dla nowej republikańskiej administracji. We win, they lose. Republican Foreign Policy and the New Cold War. Matthew Cronin, Dan Negrea ze wstępem Majka Pompeo. Tak sobie pomyślałem, bo ostatnio pan prezydent Zołoński też się w tym wiadzie polityk odnosił do Trumpa. Pomyślałem sobie, że dobrze, jakby prezydent Zołoński napisał książkę o takim samym tytule. My wygrywamy, oni przegrywają. To byłoby dobre. Więc y, zamykamy temat y, nasz sklepik z książkami. W zasadzie można powiedzieć naszą biblioteczkę, bo sklepik my nie sprzedajemy tych książek, ale polecamy. Więc y, y, naszą księgarnię zamykamy. I przechodzimy do drugiego yy, tradycyjnego, już czy, czy, ostatniego tradycyjnego już czy, elementu naszego spotkania z Państwem, czyli Państwa pytania, mm. nasze odpowiedzi. Mamy kilka zaległych pytań e, w związku z, z poprzednimi pytania, spotkaniami. I postaraliśmy się tak w miarę. Tak, pozbierać. To pozbiera. jedno, z, jedno z większych wyzwań zawsze dla nas jest, które. Bo na nie, no niektóre z pytań odpowiadamy w czasie programu, już wiemy, że, że będzie. Czy po pierwsze chcemy Państwu podziękować za te pytania, dlatego że one pozwalają nam przygotowywać te, te spotkania. Pozwalają nam kier, ukierunkować nasze myślenie, poznajemy Państwa zapotrzebowanie. Ten program jest po to, aby yy, no, dostarczyć Państwu rzetelnej... Rzetelnego komentarza do bieżących wydarzeń, przedstawić pewną wizję strategiczną. To jest też program, za pomocą którego przygotujemy, przygotowujemy się do, do pewnego projektu książkowego, który ma zmierzać do tego, aby właśnie zaprezentować pewną, pewną strategiczną wizję, pewną takie, takie podstawy myślenia strategicznego w, w oparciu o polski interes, Co nie jest rzeczą Co nie jest rzeczą łatwą. I państwa zapotrzebowanie, ale właśnie to państwa zapotrzebowanie jest dla nas niezwykle cenną wskazówką, więc bardzo dziękujemy za komentarze, bardzo dziękujemy za wszystkie lajki, bardzo dziękujemy za wszystkie pytania nadsyłane do nas. Jest to niezwykle, no, dziękujemy również za wyrazy takiej życzliwości i wsparcia, z którymi się w zasadzie na to co dzień, Tak, tak. Tutaj wszędzie spotykamy, na, w sklepie, na to są rowerze. To niezwykle miłe, niezwykłe. Pozdrawiam tego rowerzystę, który mnie ostatnio nad Wisłą tutaj zaczepił, tak żeśmy chwilkę po, po Rozmawiali. Mam nadzieję, że dzisiaj również ze swoją dziewczyną oglądają nasz program. O, tak. Przechodzimy do pierwszego pytania. E, mamy takie pytanie: Dmitry 34.12. Bardzo dziękujemy za to pytanie. I tu jest pytanie o, o, o bazy amerykańskie. E, w kontekście stałej bazy amerykańskiej, czy USA przypadkiem nie wybrało wariantu bezpieczniejszego dla swoich żołnierzy, decydując się na stałe stacjonowanie? Wojska amerykańskie w Rumunii kosztem Polski. Nie ma tu żadnego kosztu. E, no, myślę, że nie. nie. Tutaj trzeba sobie uświadomić, że e, myśmy zrobili tak wiele przez te ostatnie no, trz, e, 35 lat, ale też i te ostatnie lata dotyczące bezpieczeństwa, że Amerykanie po prostu na w świecie e, wysłali swoje siły tam, gdzie ich było najmniej, tak? Czyli musieli wysłać to do Rumunii, bo w, przypomnę, w Polsce jest 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, różnego rodzaju. Form, są w państwach bałtyckich. Są w państwa bałtyckich, więc tutaj po pierwsze pojechali tam, bo taka była potrzeba, ale po drugie też nie sądzę, żeby Amerykanie wybierali takie warianty bezpieczne dla nich. Oni wysłają siły zbrojne tam, gdzie są interesy Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku tak, utrzymanie tego balansu między tutaj Rumunią a, a Polską. Rozumieją na tych wszystkich konferencjach, jak jeszcze będąc w służbie widziałem, rozumieją to strategiczne ulokowanie tych dwóch hubów, czyli Polska, która patrzy w stronę Bałtyku i Rumunia w stronę Morza Czarnego. W sposób naturalny kwestia wojny na Ukrainie. Także ja tutaj bym nie widział jakichś niebezpieczeń, że Amerykanie stacjonują tam, gdzie jest bezpiecznie. No tak by musieli wszyscy w Stanach. Zapewne jest to element dialogu z Rosją. Dialogu strategicznego. Takiej komunikacji strategicznej. Zamykanie jakiejkolwiek bym powiedział My, możliwości stworzenia czy powstania myśli, że oto Rumunia czy, czy ta południowa flanka wschodniej flanki hmm. NATO jest jakoś mniej chroniona, że Amerykanów tam nie ma, a może to jest jakiś sygnał strategiczny, może nie. tam możemy jakieś działania prowadzić. Więc generalnie rzecz biorąc chodzi o wzmocnienie całej wschodniej flanki. To, że żołnierze amerykańscy pojawiają się w Rumunii, to jest dobra dla Polski wiadomość. Hmm. To, że... To, że Morze Czarne jest ważnym elementem strategii NATO, powstrzymywania Rosji, odstraszania, to jest dla Polski bardzo dobra wiadomość. Drugie pytanie, no to chyba jest podzielone też od Dmitrija, 3412. Pozdrawiamy Dmitrija. W kontekście sytuacji z przesmykiem suwalskim, co panowie myślą o regularnym zakłócaniu sygnału GPS na północy Polski? który najprawdopodobniej inspirowany jest z obwodu Królewieckiego. No, czy, czy tak regularnym, to, to tutaj może to nie, niefrasobliwe, bo tam kilka takich sytuacji miało miejsce. Oczywiście są niezwykle niebezpieczne. E, tutaj też do, dotykamy takiego właśnie problemu do, e, stricte prawnego. E, no trudno się spodziewać, żeby w ramach e, uderzeń symetrycznych, żebyśmy mieli, my, my, tak, żebyśmy my <laughs> zakłócili, tak? bo mam troszkę inne jakby wartości cywilizacyjne, żeby się tam jakieś samoloty zderzyły w powietrzu. Więc jest właśnie. to, jest to tak, ta jedna z tych sytuacji, która wymaga zupełnie innego podejścia, znalezienia dowodów i przedstawienia tutaj podniesienia też tej skali konsekwencji, żeby Rosjanie wiedzieli, że przy takich sytuacjach muszą się liczyć właśnie z kwestiami tutaj no, retorsji politycznych, sankcji, różnego rodzaju Ja też sytuacje. formułuję jakąś hipotezę. Mm -hmm. Jeżeli ona jest nieuzasadniona, to zawsze nie może skorygować. Okay. Mianowicie. Elementy retaliacji, czy polityka retaliacji, niesie ze sobą również taki aspekt związany z ujawnianiem naszych możliwości, odpowiedzi czy naszych zasobów. A niewątpliwie są one bardziej potrzebne czy oby nie były, ale w sytuacjach kryzysowych, sytuacji wtedy, gdyby Rosja próbowała jednak jakieś, jakieś, jakieś głupoty na wschodniej flance NATO popełnić. Na to ma możliwości reagowania, ma możliwości głuszenia, ale to te są, to możli... są też sytuacje takie w większości, które stanowią zagrożenie dla ruchu cywilnego tak niekoniecznie wojskowego. Także na pewno nie należy tego bagatelizować, to trzeba podjąć wszelkie możliwe środki, żeby na poziomie politycznym, tutaj dyplomatycznym na to reagować i też sygnalizować, że żeby nie się to powtarzać, to po prostu będą tego konsekwencje. Natomiast no, byłbym dalek, daleki tutaj od jakiejś symetrii i zagłusania, tak z naszej strony. Dobrze. Kolejne pytanie od user ZT 3IZ, 5X i 5R. Bardzo skomplikowany nikt, nieważne. Ale e, e, tutaj. Bardzo dziękujemy za to pytanie również i tu mamy takie, ono brzmi następująco. Nawiązując do koncepcji, w której obrona może wymagać bardziej agresywnych działań, jak skomentujecie Państwo działania wobec Rosji, zestrzelenie myśliwców, które naruszyły turecką przestrzeń powietrzną w 2023 roku. Czy to jest dobry przykład dla krajów tworzących wschodnią flankę, front NATO? Jakby to, Dobry to jest przykład? Jakby to dyplomatycznie było. Z jednej strony prawo jasno definiuje, bo w, tylko i wyłącznie w ramach prawa się tutaj poruszamy. Tak? Uzbrojony rosyjski samolot tej, targnął na... W tej konkretnej sytuacji to nie było pierwszy raz, bo Rosjanie tak wielokrotnie przekraczali tę przestrzeń. E, ambasada turecka wielokrotnie wysłała noty i w efekcie tak no, zastosowała takie, a nie inne środki. Znaczy decyzja o... Tym, aby nie tolerować dłużej tego rodzaju zachowań, to była podjęta na najwyższym politycznym no, na szczeblu. Na pewno. Zresztą tam, z tego co wiem, to losy tego pilota, który na początku był bohaterem, są dosyć skomplikowane. Natomiast to, jak jest to złożone, historia lotnictwa no, pokazuje wielokrotnie. Rosjanie w ramach błędu, tak zeszli przecież koreańskiego Jumbo Jetta, który akurat w tym samym czasie przemieszczał się tutaj na Dalekim Wschodzie bardzo blisko samolotu wojskowego rozpoznawczego. Amerykanom też zdarzyło się tak otworzyć ogień tutaj do, do irańskiego samolotu z tego co pamiętam, więc te pomyłki się zdarzają i tutaj jak popatrzymy, to zachęcam wszystkich, żeby popatrzeć nawet na Flight Radarze czy jakiejkolwiek innej aplikacji, ile tych samolotów w powietrzu się przemieszcza. I gdybyśmy tak nagle z dnia na dzień przeszli do, do porządku dziennego, że właściwie każdy, kto tę przestrzeń powietrzną narusza, musi się automatycznie liczyć ze zestrzeleniem. No, doprowadziłoby to do tragedii w ciągu, w ciągu kilku dni. Natomiast, tak jak tutaj rozumiem intencję tego pytania, tak, że, że jednak siły i środki, no był to samolot natowski, natowski F-16 turecki, który zrzeszili rosyjski Su-24, ale było to poprzedzone tutaj pewną sekwencją wydarzeń, tak? Więc Rosjanie to ryzyko musieli podejmować w pełnej świadomości. No my tutaj w Polsce mamy sytuację wcale nie tak odległą też żeśmy już kilkakrotnie zwracali uwagę i, i być może no, będą potrzebne jakieś bardziej drastyczne środki. Natomiast czy to jest dobry przykład? Ja myślę, że to taka swoista narracja, która by mówiła, że nie wiem, pozycjonuje nas to wyżej, jeżeli każdy samolot, który przekracza przeszyń jest zestrzeliwany. Ja osobiście po tych wszystkich latach i tego, co zdarzyło mi się tam zobaczyć w, w służbie, byłbym bardzo powściągliwy i zalecałbym tutaj. Jednak roztropność. Mi się skończyły pytania, ale mam wrażenie, że coś były jak, jakieś jeszcze dwa chyba, jakbyśmy mogli wyświetlić, bo to, co my tam mamy jeszcze. Tak, tak. No to, jest, to jest fragment poprzedniego pytania to możemy pominąć. Jeszcze jedno chyba było. Mhm. Kolejne zamieszałeś teraz w reżyserce, Tak, Co, tak no, no trudno. Ja myślałem, że... To trzeba, jest... trzeba dynamicznie reagować Co, tak na to się ja myślę, że ten, to, to podejrzewano generałów, że przychodzą i wszystkie plany zmieniają. Także tutaj musimy się zamienić miejscami następnym razem tutaj. Często wizowie też, często sobie tutaj żartują z pewnych podobieństw, które podobno towarzyszą naszym wizerunkom. Nie? 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 Nie. Zdradzimy tajemnicę, ustalamy kolor krawatów, żeby nam się nie, nie myliło. Tak, tak. O. Właśnie, A, okay. czy zakupiona przez amunicja zacznie docierać kiedy. Co e, ze w 16 to już e, informowaliśmy tu w zasadzie kiedy. No, Moim zdaniem nie będziemy formułować e, perspektywy czasowej, kiedy ta amunicja zacznie e, docierać. E, mo moim zdaniem to pokazuje taki najważniejszy sygnał, że przy odpowiedniej woli politycznej jest to możliwe, tak? Bo to się okazało, że nie ma absolutnie niemożliwe E, oczywiście, jak nie znam detali tutaj, przyznam się szczerze, tak, czy są so, so amunicja jednego, czy drugiego, czy, czy trzeciego kraju. Były tu pewne problemy, tak, bo to są państwa, które naturalnie wchodzą na kurs kolizyjny, bo się ścierają interesy. Jedno państwo dostarcza amunicję, a drugie może być niezadowolone, czy ten kwestie przemysłowe. Natomiast to pokazuje w bardzo takim dobrym też świetle, bo to inicjatywa prezydenta Czech, nie wiem, czy to przez jego doświadczenie tak z, z zawodowe, czy, czy z bardziej już jako, w, jako polityk dojrzały, że to jest możliwe. Po prostu możemy przygotować dużą ilość amunicji. To pokazuje nie tylko możliwości państw tutaj natowskich, ale też przede wszystkim tak I też polityczną odpowied, spójność. I odpowiednie Więc... zakomunikowanie tej inicjatywy, bo publiczne komunikowanie, zakomunikowanie właśnie przez, przez władze czeskie, że coś można zrobić że mamy pomysł, że oto ta amunicja jest tu i tu, tylko potrzebujemy... Więc cała ta wojna na Ukrainie... Sparza presję na sojuszników. Tak, cała ta wojna na Ukrainie pokazuje taką serię takich opóźnień, że najpierw nie można było w ogóle tam wysłać czołgów, potem nie można było wysłać amunicji takiej, potem każdy system był tam, nie wiem, patriotów, tak? Nie można było pomocy organizować. Więc ta wojna jest Taką wojną o przekraczania pewnych granic. Ona, ona dla Ukraińców jest egzystencjonalna, u nas w sposób naturalny jednak nie. I pokazuje, że przy dobrym przywództwie strategicznym poszczególnego państwa, tak czy tu mówię o systemie natowskim, jest to możliwe. I do tego się tutaj odnosimy, że jeżeli dzisiaj e, na poziomie tej woli politycznej, o czym też rozmawialiśmy tak e, w czasie podróży w Kijowie, byłaby wola, żeby wysłać większą ilość atakamsów, czy samolotów, czy, czy uzbrojenia do tych samolotów, no to, to zmieniałoby to w znaczący sposób obraz, yy, obraz walki. Tu chyba mamy jeszcze jedno pytanie. Nie ma. nie ma! Zginęło. Słaby. Jak znajdziemy, jak znajdziemy, na pewno było. No ale jak znajdziemy, to w następnym odcinku próbujemy do tego wrócić. Szanowni Państwo, po pierwsze musimy zakomunikować jeszcze raz, że to jest to ostat... ostatni, odcinek. ostatni środowy odcinek. Już więcej nie będziemy Państwa gubić. E, e, żadnych zwodów e, stosować nie manewrów, będziemy, manewrów tak. e, e, dla zmylenia przeciwnika. Poniedziałek 20. Po, poniedziałek 20. Bardzo serdecznie Państwa dziękujemy, a zwłaszcza tym, którzy wzięli udział w naszej takiej e, nieformalnej ankiecie mhm. Kiedy e, czy środa, się? czy poniedziałek. Większość głosów padło na poniedziałek. To nam trochę komplikuje nasze strategiczne przygotowania, ponieważ będziemy się, musieli, będziemy się musieli trochę inaczej zorganizować. Ale podążając za Państwa no, głosem większości i Państwa oczekiwaniami, nie ma meczów zazwyczaj, nie ma, tydzień się dopiero rozpoczyna. Jest sporo czasu na nadrobienie pozostałych odcinków, do czego. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy. Bardzo prosimy o Państwa komentarze, także dotyczące tego nowego terminu. Czy naprawdę podjęliśmy optymalną decyzję? Jest jeszcze parę dni tygodnia, na którego możemy się przenieść, ale na razie zostaje. Na pewno nie będzie to Środa, co do tego mamy pewność, nie będzie to Wtorek, więc tym razem. Od, te, od okay. następnego tygodnia, w poniedziałek 20:00 Grand Zero. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za uwagę i prosimy o wszelkie komentarze dotyczące tego odcinka. Czy udało się przedstawić te kwestie związane z rosyjską, rosyjską ukraińską wojną w sposób, który wyczerpał Państwa zainteresowanie? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobranoc. Głównym sponsorem kanału zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xTB.pl